Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Julia Pitera, była posłanka, eurodeputowana i minister Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie, pani minister. Pani minister, pół roku już po wyborach parlamentarnych Platforma, Koalicja Obywatelska, szerzej nowa koalicja rządząca pokazały, że warto było im oddać władzę. Te pół roku, ten pierwszy test jest zdany pozytywnie? Absolutnie tak, dlatego że ja naprawdę jestem wstrząśnięta skalą zepsucia państwa, ale jestem jeszcze bardzo zmartwiona tym czymś, co będzie trwało znacznie dłużej. Bo oczywiście rozliczenia, stwierdzenia, kto poniósł jaką winę, konsekwencji, to są sprawy prokuratury, sądu, rozmaitego rodzaju ciał. Natomiast stało się coś przez te 8 lat, co mnie bardzo martwi. Taka degradacja moralności publicznej. Chodzi mi o to, panie redaktorze, że mam nadzieję, że wszystkie kontrole i wszystkie rozliczenia, które są poprzedzone oczywiście kontrolami, one będą zawierały wskazówki, tak zwane wnioski pokontrolne, czy wnioski de lege ferenda, które będą wskazywały, gdzie trzeba naprawić prawo. W ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bo nawet ta ustawa została zepsuta w zakresie możliwości podejmowania dodatkowej pracy przez posłów. Nawet to proszę sobie wyobrazić. Ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach. Trzeba w tej chwili będzie przeprowadzić przegląd tych praw, żeby wreszcie politycy odkleili się od tego, co nie stanowi materii, której powinni być czynni i w której powinni funkcjonować. Okej, ale to przejrzystość życia publicznego i jasne zasady to jedno, jak rozumiem, to mają być wnioski wyciągane na podstawie tego procesu tak rozliczeń, ale te pół roku też... Bo są te kontrole, prawda? Ale jeżeli chodzi o te pół roku, to nie tylko audyty w poszczególnych resortach i kontrole, nie tylko prace sejmowych komisji śledczych, ale też dla milionów Polaków to miały być zmiany, które sprawią, że ich życie będzie lepsze. No i czy już... na tym polu, pani minister, dzisiaj widać, że władza została dobrze wykorzystana przez te miesiące, czy zostały tak, absolutnie wywiezione obietnice, tak. Czy życie Polaków jest dzisiaj lepsze? Panie redaktorze, szereg obietnic zostało spełnionych, łącznie z tą, która dla mnie jest bardzo ważna, czyli konkursy do spółek Skarbu Państwa. I mam nadzieję, że ilość spółek, które zostanie ograniczona, które znajdują się we władaniu państwa. To jest rzecz, która jest bardzo czyli ważna. Czyli to prywatyzacja, tak? Wie pan, no myśmy mieli udziały w jakichś spółkach, o których nikt nawet nie wie, my jako państwo, co stało się za pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej, że jakieś spółki produkujące na przykład okna i państwo po prywatyzacji tam zachowywało 1%, ale to już było wystarczające do tego, żeby tam kierować jakiegoś kolegę jednego czy drugiego do Rady Nadzorczej. Więc to są takie resztówki, które wtedy zaczynało się porządkować. PiS je twórczo rozwinął pod hasłami, że wyprzedaje się majątek polski, a ostatecznie co zrobił z Orlenem wszyscy wiemy. No tak, ale pytam o te zmiany, bo jeżeli za rządów Prawa i Sprawiedliwości było tak źle, jeżeli państwo było no, tak źle prowadzone, to potem powinniśmy mieć jakiś czas szybkich i znaczących zmian, jeżeli nie reform. To gdzie te zmiany i reformy, panie redaktorze, minister? No, pytam, jeżeli konkursy, chodzi o... no tak, konkursy na prezesów spółek trwają, chyba że znowu chcemy następną falę polityków. Ale pytałem o życie zwykłych ludzi. To są też ważne rzeczy oczywiście, tylko pytam o te wszystkie obietnice dotyczące, nie wiem, emeryt. Miał niezależna... mieć nieopodatkowaną emeryturę, miał mieć babciowe, jeżeli się będzie zajmował No i babciowe wnuczkiem. Niedługo wchodzi. To premier zapowiedział, że to jest już na dniach. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że my często mówimy, że to są sprawy niedotyczące prostych ludzi. Porządek w prokuraturze nie dotyczy prostych ludzi. Oczywiście, że dotyczy. Nie mówię jak najbardziej. Prostych. No. Nie taką klasyfikację zastosowałem. Nie wiem, no, prości ludzie, państwie... tylko po prostu. No, ludzie poza klasą polityczną. Bo... Nauczyciele mają podniesione pensje. Podniesione 500 do 800. Prawda, premier, który wreszcie po PiS-ie porządkuje sprawy rolne. I wreszcie ktoś rozmawia z rolnikami. Już doskonale wiemy, że ta część
protestów, która pozostała, ukazała nam gwiazdy, których ja nie widziałam od poprzednich protestów 8 lat temu, czyli na przykład widzę takiego pana Izdebskiego, albo jak się nazywa taki drugi działacz rolny, którego też zobaczyłam po latach nieobecności. Takie osoby, które się budzą raptownie dzisiaj, 8 lat ich nie było. Jak rozumiem, nie było problemu na wschodniej granicy, nie było niczego. Wszystko się dopiero zaczęło, jak koalicja 15 października wygrała wybory. Oni się znowu objawili w życiu publicznym. No ale są też tacy jak Michał Kołodziejczak, którzy z kolei przez 8 lat widzieli problemy, a teraz ich nie widzą, prawda? Teraz słuchają protesty, a nie je zaogniają. No tak to jest już. Owszem, życie tylko, jest ofelą, prawda? Jak... Panie redaktorze, no chciałam zwrócić uwagę, że jednak problemy na granicy dopiero rozwiązuje Donald Tusk tak naprawdę, jeśli chodzi o problemy rolne. Wpłynął w dużym zakresie już na zmiany Zielonego Ładu, prawda, który był chwalony przez PiS i komisarza Wojciechowskiego, a dopiero Donald Tusk doprowadził do tego swoimi rozmowami w Unii Europejskiej, że rozmaitego rodzaju przepisy, które zawarte są w Zielonym Ładzie, jednak są zmieniane, oddalane. No, czy protesty też innych rolników w innych krajach europejskich, bo to pani minister też nie było bez znaczenia, bo to protestowali rolnicy w całej Europie, nie ujmując też oczywiście przełożenia premiera na te zmiany, bo z pewnością jakieś też było. Pani minister, mówiliśmy o tych wyborach, które za nami, a przed nami wybory samorządowe i to naprawdę już za chwilę, w najbliższą niedzielę, to będzie kolejne zwycięstwo Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej? Panie redaktorze, nie wiem. Przede wszystkim pamiętajmy, że oczywiście sondaże są robione na podstawie badania wyników wyborów do sejmików. Natomiast wybory samorządowe to jest 2460 gmin i 360 powiatów. I tutaj oczywiście problem polega na tym, że w małych gminach ludzie się znają, tam dlatego partyjnych komitetów raczej nie ma. O te sejmiki przecież nie pytam, bo one są gdzieś tam najbardziej przekładalne na sytuację w krajowej polityce, prawda? Ja myślę, wie pan, tysiące małych lokalnych wyborów, no to jasno, że akurat każde są sejmiki, różne. Tak, sejmiki są bardziej partyjne, natomiast jeśli chodzi o powiaty i gminy są mniej partyjne. Jeśli chodzi o wyborach sejmikowych, liderzy partii politycznych odgrywają jakąś rolę. Na niższych szczeblach nie. Natomiast gminy mają olbrzymi wpływ na to, co się w Polsce dzieje. I ja trochę się martwię, że mało wiemy o kandydatach samorządowych w dużych jednostkach samorządu terytorialnego, czyli w miastach średnich i dużych. No ja prawdę powiedziawszy miałam trochę problemów, żeby się dowiedzieć, kim są kandydaci i bardzo dokładnie przejmę. Nie mówię o jednej partii politycznej konkretnie, mówię w ogóle. Byłam ciekawa informacji o kandydatach, bo widzę strasznie dużo banerów, nic mi nie mówią te twarze, nic mi nie mówią nazwiska, więc usiadłam i zaczęłam przeglądać internet i prawdę powiedziawszy, też jest niewiele informacji. Na ulotkach są takie dane, na przykład, że ktoś lubi jeździć na rowerze. No ja się cieszę, że żadny lubi jeździć na rowerze, ale wolałabym wiedzieć, jakie ma wykształcenie, jaki ma zawód, no, co chciałby w mieście rowerzystów zrobić. To jest argument, że dlatego ja pozostaję zwolenniczką wyborów większościowych do samorządu, bo wtedy twierdzę, że musieliby kandydaci jednak mniej wisieć na partyjnej liście, a trochę bardziej zadbać o swój indywidualny wizerunek. Przypomnę, że ja byłam 11 lat radną, aktywną bardzo w mieście i jakoś dzisiaj mam wrażenie, że ci radni są znacznie bardziej anonimowi. Właściwie nie wiem, czym oni się zajmują. Może to specyfika dużego miasta, że trudniej. Tak, oczywiście, jest bo w małej gminie, tak jak mówię, w małej, dlatego ja wolałabym większościowe wybory i wolałabym mniej kandydatów jednak. Strasznie duże są te rady. Nie wiem, po co w radach pomocniczych, jaką są dzielnice, są tak duże te rady. Nie wiem, czemu to służy. A teraz jeszcze można w nich całkiem dużo zarobić, bo kiedyś to były dużo skromniejsze pieniądze. O,
parę lat temu się podniosło, że w Radzie można zarobić, nie wiem, ponad 4000 zł. Teraz, tak, panie redaktorze, pan nie pamięta, ale do 2000 roku słynna historia tak zwanego wesołego autobusu radny gminy Centrum, bo był inny ustrój Warszawy. Pamiętam, szczególnie aktywny był dzisiejszy europoseł pan Karski z Prawa i Sprawiedliwości. To radni zarabiali nawet około 10 000 zł miesięcznie, o czym się nie pamięta w tamtych czasach. Ja byłam zdumiona, bo radni Warszawy nie mieli takich osiągów, ale radni gminy Centrum i owszem. Już nie będę mówiła o specyfice tej ustawy ówczesnej, jaka ona była, ale no, ten wesoły autobus był słynny i te 10 000 zł. I w 2000 roku, jak zmieniono, trochę zmieniono ustrój Warszawy, dopiero to się skończyło. To jak już o Warszawie rozmawiamy, to jeszcze powiedzmy o wyborach na prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, na rok prezydentem jeszcze zostanie, a potem już dzisiejszy szef MSWiA Marcin Kierwiński zasiądzie w fotelu prezydenta stolicy. Na to wszystko wskazuje? Panie redaktorze, po pierwsze nie wiemy, jaka będzie droga pana prezydenta Trzaskowskiego, ponieważ on na razie nic nie mówił o swoich dalszych planach i raczej słyszałam jego wypowiedź, że te spekulacje jakoś oddalał. Po drugie, czy kto będzie następcą, gdyby tak się jednak zdarzyło, to kto będzie następcą pana Trzaskowskiego? Zadecydują wyborcy, mieszkańcy Warszawy. No, zadecyduje także partia, kogo Platforma wystawi, ten zostanie prezydentem Warszawy, ale, pani minister. No, ale w dużej mierze też jednak. Panie redaktorze, tak ja jednak mam więcej pokory, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Sama jednych startowałam i mimo całkiem niezłego wyniku, który osiągnęłam wtedy, prezydentem został Lech Kaczyński, który nie był dobrze oceniany, jak pan wie, jako prezydent Warszawy. Przychylność ludzi na pstrym koniu jeździ. Warszawa się znakomicie rozwija. I to, co od czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz Warszawa osiągnęła, ludzie muszą mieć zaufanie, że następca to pociągnie. No, więc gdyby, ja bym nie przewidywała z góry, kto będzie, gdyby tak się potoczyły losy. Gdyby Lech Kaczyński był aż tak źle oceniany, to nie zostałby potem prezydentem Polski chyba. Po tej prezydenturze, czy w trakcie nawet tej prezydentury. No, ja już nie będę o wszystkich zawirowaniach po drodze mówiła, bo one były dość dziwne, niekonieczne, zgodnie z prawem. Rafała Trzaskowskiego zapytam, ale powinien to powiedzieć dzisiaj mieszkańcom Warszawy, że albo jest wybierany na całą kadencję, albo na rok? Nie, nie, dlatego że nie jest winny takiego wytłumaczenia? Znaczy, ja nie słyszałam, żeby deklarował chęć startu w wyborach prezydenckich. To jest raczej kreacja, jak na razie, dziennikarzy, sondaży, no czy nie, ma szansę, czy nie ma szansę. Platformy wprost mówią, że kandydatem PO jest. Panie redaktorze, póki no, co Rafał nie bardzo sobie wyobrażam, żeby dwóch kandydatów ze sobą kandydowało, jak Szymon Hołownia z Rafałem Trzaskowskim. To byłby jakiś bój, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko rozwiązane. Nie mam pojęcia, jakie będą plany wyborcze. Zostawmy to, bo to jest dopiero przyszły rok. Na razie jest człowiek, który robi fantastyczne inwestycje w Warszawie. Ja czekam na otwarcie tramwaju, szybkiego tramwaju do miasteczka Wilanów, wyremontowanie Sobieskiego. Oczami duszy widzę, jakie to będzie fantastyczne. W internetowej dogrywce, pani minister, o tym jeszcze porozmawiamy. Julia Pitera jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia i zapraszamy na dogrywkę naszego programu. Radio Plus. Sedno sprawy. Julia Pitera była minister w rządzie Platformy Obywatelskiej PSL-u, była posłanka eurodeputowana Platformy, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Pani minister, sukcesy prezydenta Rafała Trzaskowskiego to przede wszystkim infrastruktura. Tak pani to ocenia? To tak. Absolutnie. Ja tylko powiem, że doczekałam się koło swojego domu. Nie dlatego, od razu nie mówię, tam mieszkają tysiące ludzi, bo to są nowe domy. Doczekaliśmy się krótkiej, bezcennej uliczki, której nie można było zrobić przez lata. Ale ja już, tak jak mówiłam, rozwiązania komunikacyjne na Wisłostradzie. Komunikacja jest dzisiaj w Warszawie rzeczą podstawową. Ilość stacji, tak, no, 8 stacji metra oddanych za Trzaskowskiego. Przymierzanie.
obiecywał więcej. Panie redaktorze, ale jednocześnie zaczął budowę i proszę pamiętać o pieniądzach. Przecież to nie są rzeczy za darmo. To są rzeczy, które kosztują majątek. A nie jest tak, że Rafał Trzaskowski, bo niektórzy mu to zarzucają, że on jest skoncentrowany bardziej na tej wielkiej, Warszawska też jest oczywiście wielka, to jest stolica dużego kraju, Warszawa, i jej sprawy też są ważnymi sprawami oczywiście, ale że na tej krajowej się koncentruje polityce, a warszawską trochę tak jednak... No, wie pan, ja nie widzę. Jestem na przykład... pływam. Bardzo lubię pływać, chodzimy z mężem na basen. Widzimy, jak się poprawia infrastruktura sportowa. Widzimy to na naszym Mokotowie, na Wilanowie. Jak jednak myśli o ludziach, bo ja naprawdę bardzo dużą wagę do tego przywiązuję, żeby ludzie, sport jest dzisiaj bardzo modny, ludzie chcą mieć gdzie pływać, gdzie biegać, gdzie jeździć na rowerach, ścieżki rowerowe, cała Idzikowskiego, świetna ścieżka rowerowa w dół, będą ścieżki wzdłuż Sobieskiego, już są, ale jak się skończy tramwaj, będzie fantastycznie. Ja naprawdę jestem pełna podziwu, bo to jest coś, co jest najważniejsze dla takiego komfortu życia ludzi, dlatego młodzi ludzie bardzo lubią Warszawę, cenią ją, bulwary nad Wisłą, teraz kładka, która przez Wisłę prowadzi. Zupełnie przypadkowo otwarta tydzień przed wyborami. No, wie pan... Tak się złożyło. No, tak się złożyło, ale zwracam uwagę, że dwa miesiące przed... Ale nie jest to zabawne jednak, że tydzień przed wyborami... Wie pan, mniej zabawne niż podwójne otwieranie mostów przez premiera Morawieckiego przed wyborami. Okay. Otwieranie otwartych różnych inwestycji. Były takie historie, to prawda, to było rzeczywiście otwarte. Wcześniej była otwarta trasa łazienkowska i następna, prawda, przeprawa i ścieżka rowerowa, która prowadzi wzdłuż trasy łazienkowskiej. No właściwie co chwilę coś było. Miesiąc przed wyborami, pół roku przed wyborami, rok przed wyborami. Cały czas coś było. Teraz tydzień. Więc... Pani minister, to jeszcze o te wybory prezydenckie chciałem zapytać, bo one za rok, co prawda dopiero, ale to będzie taki kluczowy moment jednak w polskiej polityce, bo albo pełnia władzy, wtedy dopiero pełnia władzy dla tych, którzy rządzą dzisiaj, albo cały czas trudna koabitacja i być może odwrócenie tendencji, jeżeli to Prawo i Sprawiedliwość by wygrało. Więc czy dwóch kandydatów powinna mieć, albo może dwoje, troje rządząca dzisiaj koalicja na prezydenta? Czy trzeba się dogadać i powinien być jeden? Może Donald Tusk jest tym, proszę, który pogodziłby wszystkich? Proszę mnie nie pytać, kto by tych wyborów nie wygrał, nie stanął do nich i nie wygrał, a ja nie znam tych kandydatów, to wierzę, że Polacy nie wybiorą niż nikomu, kto będzie podstawiał nogę przyszłemu rządowi na każdym etapie funkcjonowania. Także wiem jedno, nie będzie mógł Andrzej Duda startować po raz trzeci na prezydenta Polski i bardzo jestem z tego powodu zadowolona. A ja jestem generalnie optymistką i wierzę, że ten, kto wygra następne wybory, nawet jeżeli nie będzie do końca obiektem naszych marzeń, nie będzie jednak robił takich rzeczy, pracując na swoją fatalną kartę historii. Ale Szymon Hołownia to jest ktoś, kogo mogłaby poprzeć Platforma? Kogo powinna poprzeć Platforma? Nie wiem, ale panie redaktorze, proszę mi nie pytać, ja nie podejmuję takich decyzji. Nie, bo powiedziała pani, że Rafał Trzaskowski nie powinien startować raczej, że dwóch kandydatów... Nie, ja nie powiedziałam, że nie powinien startować, tylko mówię, ciekawe, jak będą rozwiązane kandydatury, jak to będzie wyglądało, bo jak na razie słyszymy o Rafale Trzaskowskim, słyszymy o Hołowni, słyszymy różne rodzaju. No, o Donaldzie Tusku też słyszymy. Słyszymy również o premierze Tusku. Także słyszymy bardzo dużo tego typu spekulacji, jak to wszystko się ułoży. Nie wiem dzisiaj, jasne, ale wiem, że nie będzie to Andrzej Duda i naprawdę jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. To jeszcze zapytam o ten proces rozliczeń, który jest taki bardzo intensywny, zaskakujący wręcz, jeżeli chodzi o dynamikę także dla polityków, myślę, Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest tak, panie minister, że Donald Tusk chce doprowadzić Prawo i Sprawiedliwość do jakiejś pozycji, nie wiem, czy słowo zniszczyć będzie właściwe, ale może tak. Chce zniszczyć Prawo i Sprawiedliwość, żeby już ewentualna zmiana władzy, kiedyś utrata władzy przez Platformę, nie spowodowała kolejnych rozliczeń, które mogłyby się okazać równie niebezpieczne dla ekipy Platformy Obywatelskiej, więc albo teraz pogrąży premier Tusk prezesa Jarosława Kaczyńskiego, albo za parę lat jeszcze Kaczyński może pogrążyć Tuska? Znaczy ja wolę
taka gra na wyniszczenie po prostu? Wolałabym, żeby nie przypisywać Donaldowi Tuskowi obsesyjnej nienawiści do kogokolwiek, którą żywi niewątpliwie Jarosław Kaczyński, który nie jest w stanie powiedzieć dwóch zdań, przynajmniej dwóch zdań, żeby nie padło raz chociaż Donald Tusk. Więc nie sądzę, żeby to były tego typu negatywne emocje. Natomiast z całą pewnością powrót Prawa i Sprawiedliwości. Usiłuję sobie wyobrazić, co by było, gdyby dziś Prawo i Sprawiedliwość wróciło do władzy i robi mi się zimno. Po prostu, panie redaktorze, to byłoby coś potwornego, bo to jest partia, która sieje zniszczenie i dzisiaj już doskonale wiemy. W związku z tym, jeżeli już nawet słyszymy, że ta partia w swoich własnych ramach, nie wiem jak, ale organizowała podsłuchy w gabinetach swoich własnych funkcjonariuszy, jeżeli słyszymy o jakichś taśmach w gabinecie Obajtka, jeżeli słyszymy, że prezes Orlenu wynajmował jakieś zagraniczne firmy, żeby śledziły polityków partii opozycyjnych, to wie pan, ja się zastanawiam, gdzie ja żyję, bo to jest coś niebywałego i mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy na dokładkę podejmowali tego typu nielegalne decyzje, płacili za to publicznymi pieniędzmi, nie wiem jaki był tego cel, ale na pewno nie był to cel pozytywny, mam nadzieję, że jednak za to zapłacą. No, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, a co teraz robi Platforma? To wejście do domu. Podsłuchuje kogoś, pierwszy raz słyszy. Nie, ale jest przeszukanie domu Zbigniewa Ziobry podawane jako przykład takiej akcji przesadnej zdecydowanie. Można było poczekać na pełnomocnika, wie chociażby pan, Ziobry, który tam 2 godziny później przyjechał, a nie wyważać drzwi do jego domu. Panie redaktorze, ja oczywiście, że tak, ale można o tym dyskutować i są różne zdania na ten temat, jeśli nie będę wydawała na ten temat opinii, ale po pierwsze, dowiedziałam się, że są akta. W tym prywatnym domu są akta prokuratorskie. Ale nie związane z tą sprawą, drugie, prawda? Jeszcze chciałam, no wie pan, przepraszam bardzo, nie wiemy co tam jeszcze było, bo takich informacji nie mamy. Natomiast zobaczyłam żelazną bramę jak do więzienia, kamienny mur, który na wysokość chyba 3 metrów albo lepiej otacza tą posiadłość, żelazne drzwi do budynku. Ja się zastanawiam, rany boskie. Czy pan zna jakiegokolwiek normalnego człowieka, który żyje w twierdzy? Jaki to jest powód? Czy żelazne drzwi, no to Donald Tusk drzwi na noc nie zamyka do domu? No chyba bez przesady. Nie, panie redaktorze, widzieliśmy żelazną, w swoim domu? Ja taką żelazną bramę to widziałam do więzienia na Rakowieckiej. Premier Tusk, rozumiem, że przygodnych gości zaprasza do siebie, robi nie, im nie, herbatę ale jest i różnica, można tam wejść i się zatrzymać. Jest różnica tak pomiędzy normalnym otwieraniem drzwi każdemu, a żelazną bramą. I tak płytując? Czyli, nawet więc muszę powiedzieć, że byłam zszokowana tym, czego się tak strasznie boi pan Ziobro? Rzeczywiście wykończył tyle ludzi przez swoich 20 lat funkcjonowania, że z drugiej strony ja mu się może trochę nie dziwię, bo ilość zniszczonych życiorysów, do których on się przyczynił, no, była dość... Czekałem. Przerażające. Okay. Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Julia Pitera, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję pani do widzenia, minister. Dobrego dziękuję. Dnia. Życzę państwu, życzę dobrego dnia, dobrego weekendu. Do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej gośćmi.
Dzień dobry Państwu. W piątek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam. Kłaniam się i zapraszam Państwa na spotkanie z naszymi dzisiejszymi gośćmi, a będą nimi pani dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy podsumowywać kampanię samorządową. Nie ukrywam, że na wesoło w dużej części, więc tak z okazji piątku mam nadzieję, że Państwo również wygodnie rozsiądą się w fotelach i pośmieją trochę razem z nami, bo proszę mi wierzyć, jest z czego. A po godzinie 9.45 no trochę mniej śmiesznie będzie. Naszym gościem będzie redaktor i autor książek Tomasz Piątek, z którym porozmawiamy o rosyjskich wpływach na polską i europejską politykę. I tutaj sprawa jest naprawdę bardzo poważna i chyba nikomu nie będzie do śmiechu. Tymczasem o godzinie 10 ma rozpocząć się rozmowa wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny i ambasadora Izraela w Polsce. Jakow Liwne został wezwany do MSZ po swoich wypowiedziach i wpisach na temat zabicia przez izraelską armię 7 wolontariuszy, w tym Polaka. Wzbudziły one falę oburzenia i krytyki. Mówił bowiem o pomyłce i polskim antysemityzmie. Tymczasem lider największej partii opozycyjnej, Jarosław Kaczyński, stwierdził, że gdyby on był przy władzy, to nastąpiłoby wydalenie. Oczywiście izraelskiego dyplomaty z polskiej placówki. Z kolei prezydent Andrzej Duda stwierdził, że pan ambasador jest dzisiaj największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską. I jeszcze jedna inicjatywa pana prezydenta, który dąży do przeforsowania pomysłu podniesienia składki natowskiej z 2 do 3% PKB. Mój list otwiera dyskusję na ten temat, przekazał Duda, informując, że wystosował korespondencję w tej sprawie do przywódców państw NATO. Przypomniał wówczas, że państwa NATO wydawałyby 3% na swoją obronność. Dzisiaj powinniśmy z powrotem dojść do tego poziomu. Mój list otwiera dyskusję na ten temat. Jednocześnie zawiera jasne wskazanie, że powinniśmy debatować na ten temat w czasie zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie, tego jubileuszowego szczytu z okazji 75. rocznicy powstania NATO. To będzie na pewno długa debata, przewiduje prezydent Andrzej Duda. I na koniec przypomnienie, bardzo ważne, jak sądzę, dla Państwa. Dziś o północy można wziąć oddech, bowiem dziś o północy rozpoczyna się cisza wyborcza. Potrwa do końca głosowania. W niedzielę za złamanie ciszy wyborczej grozi nawet 1 000 000 złotych grzywny, więc naprawdę warto być ostrożnym. Zabroniono jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zakaz obowiązuje także w internecie, o czym warto pamiętać. Głosowanie, przypominam, rozpoczyna się w niedzielę o godzinie 7 rano. I jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się o 21 w niedzielę. PKW zaznacza jednocześnie, że o tym, czy coś stanowi złamanie zakazu agitacji wyborczej, mogą decydować tylko organy ścigania i sądy. A wyborca, który uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien to zgłosić bezpośrednio policji lub do prokuratury o 20. Przypominam, w niedzielę wieczór wyborczy, który będę miała zaszczyt dla Państwa poprowadzić, także proszę o nas pamiętać jeszcze godzinę przed zakończeniem ciszy wyborczej, której na pewno nie złamiemy. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam Państwa. Czy Orlen wydał 500 000 złotych na inwigilację obecnego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza? Takie pytanie wisi nad nami od wczoraj, a minister aktywów Borys Budka twierdzi, że ma w tej sprawie dokumenty. W środku kampanii wyborczej w 2023 roku zlecono inwigilację Bartłomieja Sienkiewicza przez amerykański podmiot. Orlen zapłacił blisko 500 000 złotych za to, by sporządzić krótki raport na jego temat. Mówił w TVN24 Borys Budka. Sam fakt, że Obajtek decydował się na takie rzeczy, powoduje, że tymi sprawami musi zająć się prokuratura. Właśnie, może rodzić się pytanie, ile jeszcze powstało takich raportów dotyczących nie tylko polityków ówczesnej opozycji, pyta minister i dodaje, że dokument, w którego jest posiadaniu, zawiera powszechnie znane szczegóły dotyczące działalności ministra kultury. Stwierdził, że chodzi o różnego rodzaju bzdury, tu jest cytat, mówiące o działalności Bartłomieja Sienkiewicza, o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, o kwestii tego, jakich ekspertów zatrudniał. To jest rzecz niebywała, bo według mnie na pierwszy rzut oka to może być tylko przykrywka, żeby wypłacić te pieniądze, żeby mieć podkładkę pod te dwie faktury. Jedna na 70 000 dolarów, druga na 41 000 dolarów. Łącznie blisko 500 000 złotych.
mówi Borys Budka i w jego ocenie to jest także dowód na to, że za pieniądze spółki Skarbu Państwa prowadzono działalność polityczną, bo w kampanii wyborczej robienie tego typu działań dotyczących kluczowych polityków opozycji jest moim zdaniem naruszeniem prawa, mówił Budka i stwierdził także, że Daniel Obajtek musi wrócić na ławę oskarżonych, żeby odpowiedzieć za to, co robił w Orlenie. Przypomniał, że były prezes Orlenu właśnie decyzją służb nie miał dostępu do najważniejszych informacji w państwie, ale jednocześnie uczestniczył w spotkaniach, na których takie informacje przekazywano, więc no trudne, jak sądzę, losy Daniela Obajtka w najbliższym czasie. Na odpowiedź Bartłomieja Sienkiewicza nie trzeba było długo czekać. Opublikował, no trzeba przyznać, mocny wpis, który teraz państwu zacytuję. Niech nikt nie ma złudzeń. To nie był jakiś zwykły rząd i zwykła władza, na przykład nad spółkami Skarbu Państwa. To było zbiorowisko kanali. Dlatego trzeba ich rozliczyć do dna. Cieszę się, że mam sposobność brać w tym rozliczeniu czynny udział. Tak napisał Bartłomiej Sienkiewicz na platformie X. Tymczasem wracamy do inicjatywy prezydenta Dudy. Ja nie wiem, czy oryginalny, czy nie, bo o tym, że trzeba podnieść wydatki na obronność, to właściwie mówią już wszyscy liderzy państw natowskich, no ale pan prezydent postanowił napisać list do tychże liderów. Wystosował go wczoraj do sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga także. I tam wychodzi z propozycją zwiększenia poziomu minimalnych wydatków na obronność z 2% do 3% PKB. Przed miesiącem już pan prezydent tuż przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z Joe Bidenem ogłosił, ale teraz no, sformalizował, można powiedzieć, ten apel na piśmie w formie listu, w którym wezwał wszystkie państwa należące do NATO do zwiększenia wydatków właśnie do 3% PKB. Podkreślił, że rozmawiał już pan prezydent na ten temat z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych i przedstawicielami amerykańskiego kongresu i odbiór był pozytywny. Jak dla mnie, mówi prezydent, bardzo satysfakcjonujące jest to, że moja propozycja spotkała się z dobrym odbiorem w Stanach, z wielką uwagą i zainteresowaniem. Przedstawiciele kongresu od razu przyznali mi rację, że jest to dzisiaj potrzebne. Nie zostało to też zanegowane w czasie rozmów w Białym Domu, także wielu polityków państw NATO już z aprobatą się o tej propozycji wypowiedziało. Bohatersko relacjonuje pan prezydent. Tymczasem rząd premiera Donalda Tuska odkręca decyzję Prawa i Sprawiedliwości. Poleci sporo głów, drodzy państwo, ponieważ rząd chce zlikwidować 32 stanowiska pełnomocników, z czego 31 utworzonych zarządów Zjednoczonej Prawicy. Rozporządzenie w tej sprawie ma być rozpatrywane na Komitecie Stałym Rady Ministrów. O tym poinformował członek tejże rady, Maciej Berek. Wśród likwidowanych urzędów, jak napisał Berek, mój faworyt, czyli pełnomocnik rządu, uwaga, do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Takich pełnomocników rządu powoływało Prawo i Sprawiedliwość i pan minister Berek zwraca uwagę także na to, że niezależnie od tego funkcjonowali pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju umiędzynarodowienia edukacji i nauki, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju sportu dzieci i młodzieży. W projekcie tego rozporządzenia, który będzie likwidować te wszystkie stanowiska, czytamy, że będą również likwidowane takie kwestie jak pełnomocnik rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 39-45, pełnomocnik na przykład do spraw inicjatywy Trójmorza, do spraw leśnictwa i łowiectwa, czy też do spraw wspierania reform na Ukrainie. Ten ostatni był wśród likwidowanych pełnomocników, które powołał rząd, niektórych nie powołał rząd Zjednoczonej Prawicy, ale jeszcze rząd Ewy Kopacz. Za projekt rozporządzenia, to tak jeszcze gwoli ścisłości, odpowiada szef KPRM Jan Grabiec. No i na koniec, drodzy państwo, nasza ulubiona seria. Jeżeli państwo stoją, to teraz naprawdę proszę usiąść. Ja zaraz państwu tutaj pokażę karteczkę. Nie będą państwo tego widzieć, ale tutaj właściwie cała ta kartka A4 to jest 16 różnych umów na rozmaite kwoty. Umów, które podpisał niejaki Dariusz Barski, czyli były prokurator krajowy, według PiSu obecny prokurator krajowy, Dariusz Barski, który był no, między innymi świadkiem na ślubie pana byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. No i chodzi o to, że z panem prokuratorem Dariuszem Barskim zawarto umowy na co najmniej 764 832 zł.
To są ustalenia wirtualnej Polski i chodzi o okres od grudnia 2015 do lutego 2022 roku, czyli nawet nie do czasu ostatnich wyborów, kiedy Barski był doradcą i ekspertem resortu, bo o tym czasie mówimy, bo w marcu 2022 został powołany na prokuratora generalnego. No i wirtualna Polska dotarła do wykazu tych 16 umów zawartych przez Ministerstwo Sprawiedliwości właśnie z panem Barskim. I ja oczywiście nie mam możliwości ani czasu, żeby wszystko państwu przeczytać, ale raz jeszcze pokażę karteczkę. Wszystkie wykazy to są te 16 umów właśnie. I mamy tutaj na przykład tak. Umowę na kwotę 30 365, następną na kwotę 62 586 zł, kolejną 68 586, kolejną na taką samą kwotę 68 586, następną na 60 500 zł, kolejną na 79 410 i jeszcze następną na 72 600. No i takie, że jest po 39, 79, 57 30 000. No tutaj bida, drodzy państwo, bida, bo ta najniższa dotyczyła 8931 zł. Bez komentarza chyba, prawda? Na tym poprzestańmy. Na pewno zaraz komentarz do tej sprawy będzie miała pani doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz na spotkanie, z którą bardzo ciepło państwa zapraszam. Zaraz wracamy. Witajcie. Jak to mówią, ubieraj się do pracy, którą chciałbyś mieć. Ja mam szczęście, że zostałem posłany, żeby zostać kandydatem do sejmiku województwa mazowieckiego. Nazywam się Szymon Hajzer i moją życiową ambicją jest zostanie najsłynniejszym Szymonem w historii polskiej polityki. Rozpoznawczy, głosuj na niego, wybij światło nadziei. Leonid Gubuka, najlepszy kandydat na wójta gminy Chodem. Oddaj głos na Roberta do Rady Miasta Krakowa. Niezależny kandydat z listy Gibały. Tereny zielone i chodniki nowe. Zadba o Kraków, więc oddaj głos u rodaku. No nie, bez przesady. Nie jestem taki stary, żeby pamiętać dinozaury. Pani doktor w przeciwieństwie do mnie ze stoickim spokojem oglądała spoty wyborcze w wyborach samorządowych. Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Uniwersytet dzień Warszawski. Dobry pani, dzień przepraszam, dobry pani państwu. Doktor, bo ja tutaj... Guantanamera, a mnie na płacz się zbiera. Pani doktor, mamy rok 2024. Tymczasem jesteśmy świadkami tego typu spotów. O co tutaj chodzi? I też chciałabym wiedzieć, bo tak, ja bym się nie przyczepiała do tych spotów. Jednak nie? Nie, nie. Aha. Okay. O gustach się ponoć nie dyskutuje, ale gdyby mi tak to pokazali i nie wiedziałabym na okoliczność, jaką to ma być, to bym, obawiam się, nie dociekła tego. Mm-hmm. No, jaką okoliczność mi te chałturę pokazują. I to jest takie pierwsze zastrzeżenie. I nawet już nie czepiając się tej strony estetycznej, to profesjonalizm tego.
przepraszam, że to powiem tym, którzy to robili, jak to ładnie powiedzieć, no. No dobra, powiem wprost, wskazuje, że być może tam różne firmy, takie firmy rodzinne, marketingowe, bo to się szybko zakłada i szybko likwiduje, zadziałały i że to robili przyjaciele i znajomi Królika. No jako, że no nie tak się to robi. I no, szkoda czasu i szkliwo na zębach pęka, ale powtarzam, to wszystko bym zniosła. No dobrze, pani doktor, ale czy to wynika z braku funduszy, czy to wynika z braku pomysłu, czy to wynika z braku doświadczenia, jakiejś wyobraźni, czego właściwie? Bo no, trudno w tym momencie w jakiś poważny sposób traktować takiego kandydata, bo ja rozumiem, że są tacy kandydaci, za którymi nie stoją duże partie polityczne, duże komitety, mają ograniczone te środki na kampanię. Niemniej w dzisiejszych czasach zwykłym telefonem komórkowym można nagrać coś, co jest poważnym przekazem dla wyborców, prawda? A nie kabaretem. No cóż, nawet nie kabaretem. Właśnie w tym rzecz, pani kabaretem, redaktor, no. Że ten przekaz może być jaki chce, ale nie może być żenujący. Taki, no czy ja wiem, nienachalnie inteligentny. No dobrze, złapałam, jak to nazwać. A ten jest taki, no bardzo, bardzo siermiężny. I czy to jest kwestia pieniędzy? Niekoniecznie. Można zrobić spoty naprawdę bardzo takie, że widać, że to są taniutkie i że takimi środkami, jakimi mogli, robili. Natomiast one mogą coś przekazywać. Te nie przekazują niczego. Głosuj na mnie, bo głosuj na mnie. Ewentualnie głosuj na mnie, bo nie jestem dinozaurem. Mhm. A powinien był dodać ten pan i nawet nie jestem do niego z twarzy podobny. Sami zobaczcie. No faktycznie nie jest. Czy też no głosuj na mnie, bo wspierają mnie moje dzieci. No ale bez entuzjazmu to jakoś wspierają, bo to śpiew tak... Po prostu śpiew niedotrenowany. No ale dobra, niech będzie. W każdym razie Guantanamera. Przepraszam, Guantanamera, niech to weźmie cholera, no. No bo naprawdę tak tutaj posądzają nas o... No dobrze, posądzają nas o wyjątkową łaskawość w odbiorze. Mm-hmm. Że no dobra, starali się, no to niech im będzie. Chociaż z drugiej strony może w tym szaleństwie jest metoda, bo o tym mówimy. Tak, tylko, no dobrze, to ja się powstrzymam, bo czasami jest tak, że sposób, w jaki mówimy, odstręcza, bo jeśli się powie, że to jest poniżej pewnego progu, od którego zaczyna się, ja wiem, jakieś tam myślenie logiczne, to wtedy odstręcza, nikt nie chce być tym, który nie myśli. No ale są, jakie są. Trudno, gorzej, że nie promują, no nie promują nikogo, ani niczego. Po tych spotach, no konia z rzędem temu, kto zapamięta, kogo one właściwie promowały. No ja też, dinozaura, jak najbardziej pamiętam. No, no tak. Ale jak nazywał się kandydat już ten nie. Konkretny kandydat? Czyli zła reklama. No, no ale dokładnie, bo to o to chodzi. Dzieciaki pamiętam, no śpiewają jak umieją. Ale jak się nazywał ich tatuś i jak on wygląda, to już nie pamiętam. Mm-hmm. I to jest taką główną wadą tego, więc już nie znęcając się... Nie, po prostu nie, kochani, tak się tego nie robi. No to już tak symbolicznie troszkę rozpoczęłyśmy tę rozmowę o kampanii samorządowej. Tak jak państwu mówiłam, trzeba też na to wszystko patrzeć z przymrużeniem oka i pewnym dystansem, bo jak nie, to po prostu wszyscy umrzemy, jak to się mówi. Natomiast pani profesor, teraz już zupełnie, zupełnie na serio. Czy pani w ogóle uważa, że w roku 2024 mieliśmy do czynienia z kampanią samorządową? Nie, mieliśmy do czynienia z przedłużoną kampanią parlamentarną. Tam jak zaczęły boksować te dwie strony, bo to jest Polska na pół podzielona i dwa wojska stanęły naprzeciwko siebie i oddawały strzały i ciosy. I to było przedłużeniem. I bardziej pamiętamy liderów partyjnych, którzy no, wspierali niby kampanię, tylko co oni wspierali? Na dobrą sprawę opowiadali o sobie, o swojej formacji politycznej i o tym, jak nas zbawiać będą. I to wszyscy. Co to miało wspólnego z samorządami? I na przykład rurami kanalizacyjnymi, które trzeba w dzielnicy wymienić, albo tam, ja to już mówię otwarcie, szambami, które trzeba uszczelnić,
A to są, no niestety, zadania dla samorządu, więc co to miało wspólnego, nie wiemy. Po prostu te spoty nie reklamowały tych małych społeczności, które mają wyłonić swoich reprezentantów, czyli samorządowców, no. Tych małych społeczności tam w tym nie było. Były wielkie sprawy. Z jednej strony komisje śledcze, które będą odzyskiwały naszą kasę, bardzo słuszne. Czy też, że tabletka in vitro powinna być ogólnie dostępna, bo i tutaj opowieść wielka. Pan Czarzasty tak się przywiązał do tego tematu, że i bardzo ładnie zresztą o tym opowiada, no ale przywiązał się do tego właśnie tematu i szukamy tylko lapsusów. No tu pan Hołownia poszedł w szpicy, jak nas podzielił na tych prawusów, lewusów i Polaków. I Polaków, czyli... Tak, bo pan marszałek, przypomnę tylko naszym widzom, którzy być może nie słyszeli tej wypowiedzi, pan marszałek Szymon Hołownia podczas ostatniego spotkania z wyborcami powiedział: my nie jesteśmy ani lewakami, ani prawakami, tylko Polakami. No więc właśnie, my to jest pan Hołownia, et consortes, i to są Polacy, a ci, którzy jakoś tam ideologicznie się prezentują, to już nie. I widzi pani cały w tym problem, dlatego że jeśli chodzi o samorząd, czyli te struktury poziome, to jest wszystko jedno, czy to jest ktoś, kto kocha pana Kaczyńskiego, czy też ktoś, kto kocha pana Tuska. Ważne jest, że to jest sprawny człowiek, który potrafi załatwić na przykład sieć gazową, bo tam sobie ludzie tego życzą, a jeszcze tego gazu nie mają. To jest raz. A dwa, no nie wolno podkręcać jeszcze nastroju, który jest. Bardzo ładnie mówił prezydent Krakowa, który już nie kandyduje, o tym, że to jest tak, że jeżeli ci, którzy kochają prezesa, coś zaproponują, to ci, którzy go nie kochają, kręcą na to nosem. Ci, którzy dzisiaj rządzą i prezesa ewidentnie nie kochają, jak coś zaproponują, no to wtedy ci od prezesa twierdzą, że wszystko nie tak i powinno być inaczej. No nie wolno tego utwierdzać, bo to jest bardzo, bardzo szkodliwe przecież. Nie wolno tych postaw utwierdzać, nakręcać. Podobnie jak, no niestety, panie marszałku Hołownio, nie wolno nas dzielić na lewusów, prawusów i no nas, trochę tak, nie chcę obrazić pana marszałka, ale to jest taki trochę język, jakim się posługiwał zawsze Jarosław Kaczyński. No. Była Polska socjalna, Polska liberalna, teraz mamy prawaków, lewaków i Polaków. Tak. To jest jakaś taka... Może to po prostu była wpadka retoryczna. Była to wpadka i to duża. Gdzieś tam tylko się zagalopował, bo ja nie podejrzewam marszałka Hołownię, że on myśli nie ten ma sposób. Tego, zdumiałam się, jak to usłyszałam, ale to jest o tyle nośne, że rzeczywiście bardzo wielu polityków chciałoby tego rodzaju postawy utrwalać. Dlaczego im dokopać? Bo oni są platformersi. Dlaczego nie głosować z nimi? Jak to? Bo oni są kaczyści. No dobrze, ale to skoro już jesteśmy przy marszałku Hołowni, przy panu wicepremierze Kosiniaku-Kamyszu, bo oni wczoraj też wspólnie, tak, jak zwykle, spotykali się z wyborcami, tę ostatnią prostą kampanię przechodzą wspólnie. No ale trzecia droga w sondażach. Według tego ostatniego, choć z całym dystansem, jak zwykle powtarzam, do sondaży, 11%, o ile się nie mylę, trzecia droga ma. Platforma Obywatelska 29%, tylko punkt procentowy mniej, czyli 28% Prawo i Sprawiedliwość. Więc zakładając, że jest to sondaż w jakikolwiek sposób miarodajny, nie jest to ani dobra informacja dla Platformy, dla Koalicji Obywatelskiej, ani dla trzeciej drogi. Ano nie jest. Dla Platformy dlatego nie jest, że mieli nadzieję na duże lanie, które dostanie ta prawa strona, czytaj PiS, bo to tak chodziło, razem z tą swoją Ziobrową przybudówką. Mieli nadzieję na duże lanie. I tak to wyglądało, że to duże lanie będzie, a w tej chwili wcale to tak nie wygląda. No coś tam straci PiS, ale wcale nie aż tyle, jakby się mogło wydawać. I jednak te baraże trwają, więc to dla Platformy. Chociaż dla z drugiej strony... przepraszam, to jeszcze trzecia droga, tak? Nie, bo pan Hołownia powiedział, że tam w środku siedzą ci centryści Polacy, a sam podgrzewa nastroje, że musimy się podzielić na tych prawo-lewo. No to ma czego chciał.
I rzeczywiście Polak w tym momencie ma poczucie, to znaczy buduje się w nim poczucie, że powinien się opowiedzieć jednak. No to się opowiada. I już centrystą nie jest po prostu. Bardzo z kolei, jeśli jeszcze mogę jedno zdanie. Oczywiście, bardzo proszę. Dlaczego lewica się troszkę nie zreflektuje jako żywo? Bo to nie pierwszy raz jest tak. Mhm. Proszę pana Czarzastego, którego wczoraj wysłuchałam do końca. Nie pierwszy raz jest tak, że w sondażach te słupki spadają, a lewica furt swoje. Naprawdę coś tu jest z przekazem, ewidentnie. Tak, w swoim czasie nawet przez to nie weszli. To mówi się, a tak, albo Palikot, albo coś tam. Niekoniecznie. Słupki spadały, a oni cały czas mieli się świetnie. No nie wiem, tak jakby jeden drugiego upewniał, że jest okej. Pani profesor, ale z drugiej strony ta sama sondażownia, to nieładnie, no ale wiemy, o co chodzi, czyli opinie 24, bo przed chwilą ja podałam te wyniki do wyborów samorządowych, tak. I zupełnie inaczej przedstawia się poparcie dla partii politycznych. Bo tutaj Platforma Obywatelska ma, uwaga, 36% poparcia, jeżeli chodzi o tę politykę krajową. PiS 29%, Trzecia Droga 14,7%. Czyli to zupełnie się nie ma do tych preferencji w wyborach samorządowych. I teraz, czy to wynika z tego, że wyborcy koalicji 15 października stwierdzili, że już wszystko zostało załatwione w październiku i po prostu nie są zmobilizowani przed niedzielą? Z czego ta różnica, pani zdaniem, wynika właśnie? Nie są zmobilizowani przed niedzielą. Przykro mi to powiedzieć, ale jednak ta frekwencja nie będzie taka, na jaką liczą politycy, chociaż mam nadzieję, że będzie odpowiednio wysoka. A poza tym to była taka euforia odsunąć PiS. To zostało zrobione. I zawsze tak jest, bo no to psychologia. Marzenia zawsze wyprzedzają ziszczenie. I to były marzenia. Troszeczkę tak Polak lubi tak mitycznie myśleć. Pogonimy ten PiS i rozkwitną i na wieki kwitnąć będą wszystkie obiecywane przez Donalda Tuska cnoty i cudy. I możliwe, że rozkwitną, ale nie zaraz. Możliwe, że kwitnąć będą, ale to kiedyś tam, no naprawdę nie od razu. Jeżeli ktoś zrozumiał, że to jest 100 dni, 100 problemów i te 100 problemów, 100 dni będzie załatwionych, a tutaj marketingowo to bardzo było sprytnie zrobione, bo Tusk de facto tego nie powiedział, a Polacy de facto tak usłyszeli, a przynajmniej duża część Polaków. No i widać, że w tej chwili bardzo mocno przekaz jest od liderów koalicji 15 października, że nie, że to nic nie zostało załatwione, tak, że teraz dopiero może się domknąć, bo Prawo i Sprawiedliwość trzeba usunąć z samorządów ze względu na to, że tam chodzi o grube pieniądze i rozdzielanie tych pieniędzy. Trzeba oczyścić do dna. Tylko pytanie, czy nie za późno wyszli z tym przekazem? To znaczy, jeśli chociaż z drugiej strony mamy ten efekt ostatniego, pani, prawda? Jeśli chcieli wygrać wybory parlamentarne, to nie za późno. Ale jeśli teraz chcą dobrze zagrać w wyborach samorządowych, to jakoś to trzeba łagodzić. Oni się to starają zresztą robić. Bo mówią, wyczyścić do dna, nie takie proste. No ale powtarzam, marzenia wyprzedzają ziszczenie. I jakby tam oni nie załatwiali, to i tak będzie za mało. I tutaj poeta, to za mało twoje słowa tumanią i kłamią, Tusku. No więc my do PiSu nie pójdziemy, bo to oczywiście, że nie, ale tobie też pokażemy czerwoną kartkę, bo nie tak miało być. No niestety tak, no człowiek jest tak skonstruowany, że tak właśnie lubi myśleć. To są uproszczenia, to są schematy, na pewno. To są strategie skąpca poznawczego. No ale tak jest. I marketingowcy powinni zawsze o tym pamiętać, jak coś tam swoim liderom podpowiadają, czy planują. Eksperci dzielą się na tych, którzy w zdecydowanej większości, przyznam, twierdzą, że wybory samorządowe są naprawdę bardzo ważne i trzeba brać w nich udział, bo to chodzi o nasze najbliższe otoczenie i nie tylko o wodociągi, ale także o kwestie edukacji, szpitali, sportu, tego jak te pieniądze właśnie i na co są rozdzielane. Inni, zaskoczył mnie wczoraj bardzo profesor Marek Migalski, pewnie bardzo dobrze pani znany, tak, który powiedział, że ja to w ogóle nie wiem, czy ja pójdę na te wybory samorządowe, bo one w sumie to nie są takie ważne, no bo o czym one decydują, że najważniejsze to było w październiku. Pani, jak rozumiem i przypuszczam, jest w tej pierwszej grupie.
Pani redaktor, no to tak jest, że pewne rzeczy trzeba oficjalnie twierdzić, chociaż ich ani nie czujemy, ani nie, ani w nie nie wierzymy. I tak jest z wyborami samorządowymi. Pan Migalski po prostu otwarcie powiedział to, co myśli. Mhm. Nie on jeden. A że trzeba mówić, że arcyważne, no to inna sprawa. Co tu jest arcyważne? No to, że... Ale tak realnie arcyważne, realnie. A nie, że trzeba. Rozumiem, nie, realnie, dobrze. Że po od dobrze wybranych samorządów będzie w dużej mierze zależeć, czy te struktury poziome, których nie mamy, które są podstawą, solą demokracji jako żywo, czy one się u nas naprawdę jakoś tam rozbudują, rozkwitną. Przestaną być niemowlakiem, zaczną być młodzieżą. No, mm-hmm. Tak przez porównanie. I o tyle one są ważne. I że tam to powinno się jakoś przyjrzeć tym kandydatom. Ale to tak też powinni twierdzić liderzy, którzy tam wczoraj wspierali swoich. Mm-hmm. Że słuchajcie, no to trzeba wybierać tych, którzy te małe zbiorowości będą reprezentować najlepiej, a nie tych, którzy będą reprezentować najlepiej jakąś ideologię, jakąś tam ogólnokrajową politykę, nawet tego czyszczenia do dna. To nie o to chodzi przy samorządach. I tutaj by trzeba mówić, to są ludzie, którzy będą dysponowali pieniędzmi, być może dużymi. Wybierajcie takich, którzy potrafią to robić, których jakoś tam znamy, którzy jakoś już pokazali, że są zaangażowani, że mają wiele empatii, że są w stanie poświęcić swój czas w imię tej mhm. małej zbiorowości, którą reprezentują. A tego wszystkiego nie było ani w kampanii, ani mam wrażenie, nie tak politycy myślą. Ewidentnie nam rzeczywistość dominuje, ta polityka ogólnokrajowa ostatnio. No i trudno się dziwić, bo rzeczywiście rząd bardzo mocno przystąpił do tak zwanych rozliczeń. Mamy te informacje dotyczące Pegasusa, ale o jedną rzecz chciałam panią zapytać, także w kontekście pewnej retoryki, przekazu, ustawiania się w roli ważnego lub też ważniejszego. Mam na myśli pana prezydenta Andrzeja Dudę, który wystosował list do liderów krajów zrzeszonych w NATO i do sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga, w którym to przekonuje, wydaje się przekonanych, ale okej, do zwiększenia nakładów na obronność z 2 do 3% PKB. Wiemy, że pan prezydent w dość zaskakujący sposób powiedział o tym jeszcze przed wizytą w Stanach Zjednoczonych. Teraz ponawia ten apel, pisze listy i mówi, że jego propozycja spotkała się z dobrym, cytuję, odbiorem w USA, z wielką uwagą i zainteresowaniem. Przedstawiciele Kongresu od razu przyznali mi rację. Nie zostało to też zanegowane w czasie rozmów w Białym Domu. Wielu polityków państw NATO z aprobatą się o tej propozycji wypowiedziało. Dobra inicjatywa prezydenta, tłumaczenie pomysłu trafne, pani zdaniem, jak pani to ocenia? Pani redaktor, to jest jakiś pomysł o krok z tyłu. Jak gdyby to jest tak, że pan prezydent faktycznie przekonuje o czymś, co do czego są przekonani. Bo że z dobrym odbiorem w Kongresie, oczywiście, jeżeli w tej chwili jedną z takich powtarzanych myśli kontrkandydata urzędującego prezydenta, czyli kontrkandydata pana Bidena, a nie lubię go wymieniać, wszyscy wiemy, prawda, tak. Jest to, że Stany Zjednoczone właściwie utrzymują tę Europę w tym sensie, że to za pieniądze amerykańskie jest to NATO całe. Niektórzy płacą bardzo mało, inni prawie. Są takie czasy, że to trzeba. Tylko bardziej mi chodzi o ale to kongresmeni pana powiedzieli jasne. Tak. Gdyby pan prezydent napisał, że 5%, to też by powiedział akt. No bo jeżeli tam inne kraje płacą, no to w tym momencie ten wkład amerykański, przynajmniej z założenia, może być mniejszy. A jeśli nie może, to jest przynajmniej tak, że wy Amerykanie płacicie, ale cała reszta też. No i ten przekaz Trumpa, wymieniłam jednak, który mówi, Ameryka nie może
utrzymywać, no stąd ten taki lapsus, ta ordynarność polityczna, że jak, prawda, ktoś nie płaci, to Amerykanie nie będą za niego stawać na polach bitew i niech Putin robi z nimi co chce. To się przecież stąd wzięło, to się w Ameryce podoba, nie będziemy na was płacić. Więc pan prezydent, jak napisał, że wszyscy mają płacić, czytaj, bulić te 3%, a nie 2, no to było jasne, że w Stany Zjednoczone powiedzą no jak najbardziej. I teraz Europa, no skoro że się zgodzili tam, że 2% w tej chwili wojna i więcej tam trzeba tej broni, no to tak kiwają nad tym głowami, że możliwe, że tak. I tak nie zapłacą zresztą. No ale na list tak, no, być może to jest dobra inicjatywa. Czyli pan prezydent ogłosił światu to, co już wszyscy wiedzą. No, no cóż, no zanegować nie sposób. Natomiast jest to pytanie, po co? No może chce być graczem ważnym. No dobrze, na tej ale szachownicy tak, światowych tylko, liderów. Tu jest to pytanie, po co? Że pan prezydent, no, zasiadł do pokera, gdzie no siedzą gracze lwy i pan prezydent tak z tymi karciętami, no a może jednak. Powtarzam, jeśli tak panu prezydentowi doradzają, szepoba dla pana Mastalerka, to mogę tylko powiedzieć tyle, że pan prezydent, no nie cieszy się również i moją aprobatą, więc nie mam go po co żałować. A jeżeli tak mu doradzają, dobrze, niech będzie. To jeszcze parę inicjatyw można panu prezydentowi podrzucić. Na przykład, że trzeba zdecydowanie zadbać o goryle przy Kilimandżaro, bo one tam tak giną, no a takie były fajne. Pani profesor, bo czas niestety nas nieubłaganie goni, a jeszcze jedną rzecz chciałam panią zapytać, niestety bardzo poważną. Mam na myśli o to, co dzieje się teraz w stosunkach polsko-izraelskich i mam na myśli te reakcje izraelskich polityków, a właściwie brak wystarczającej reakcji, chyba tak powinnam napisać, ale ponieważ zawsze pani obecność pozwala też na taką analizę językową pewnych wypowiedzi, ja wiemy, że w dyplomacji nic się nie dzieje przez przypadek, no to ja muszę panią spytać o pani ocenę, odczucia tego, co Jakow Liwne, czyli ambasador Izraela w Polsce, napisał właśnie w tej sprawie. W dużym skrócie pisał o pomyłce, pisał o polskim antysemityzmie i de facto porównał zgaszenie świecy chanukowej przez Grzegorza Brauna z tym, co wydarzyło się w Strefie Gazy, czyli zabójstwem 7 wolontariuszy, do czego od razu armia izraelska się przyznała. Zero przepraszam, nic się w tej sprawie nie dzieje. Pan dyplomata się, łagodnie mówiąc, pogubił. To jest pierwsze spostrzeżenie takie, to jest przeciwwskazanie do wykonywania zawodu jako żywo. A po drugie, okazał się być dyplomatołkiem. Ja cytuję w tej chwili klasyka. Oczywiście, pana Władysława Bartoszewskiego. Wspaniałego i polityka, i dyplomatę. I wreszcie to nawiązanie do antysemityzmu. Tak dalece się chłopak pogubił, już mówię chłopak, bo to niepoważne wszystko i niepoważny ten pan, że nawiązał do stereotypu, bo rzeczywiście jest taki stereotyp w Izraelu, ten jest nie nasz dla odmiany, że jeżeli coś jest przeciwko Izraelowi, nie pomyśli Żydów, to dlatego, że jesteście antysemici. Mhm. Nie dlatego, że jesteśmy antysemici, drogi panie, tylko dlatego, że zdarzyło się wam coś, co rzeczywiście postawiło nas na baczność wszystkich. Coś, co się nie powinno było wydarzyć. I tu przyznał, no dobrze, pomyłka. I tego się będę trzymać, mogę się założyć. A dalej pan ambasador, bo Polacy jak zwykle, bo to antysemici. I już naprawdę na koniec. Pan Jarosław Kaczyński wczoraj stwierdził, że gdyby to on był przy władzy dziś, to nastąpiłoby wydalenie izraelskiego dyplomaty. Ja rozumiem, że bardzo łatwo jest takie deklaracje składać, jak oczywiście się już nie ma wpływu, bo nie przypominam sobie, że na przykład PiS chciało wydalać ambasadora Federacji Rosyjskiej, który robił jeszcze gorsze rzeczy tak oczywiście naprawdę. No ale rozumiem, że takie wilcze prawo opozycji, tylko... Nie, tylko po co? No właśnie. No co, zerwać stosunki z Izraelem, czy też może obniżyć ich rangę do charge d'affaires? No my po do tej pory nie mamy ambasadora Izraela. No więc my długo nie mamy ambasadora, więc dalej możemy sobie nie mieć, oni mają. Natomiast ten pan,
Nawet użyję terminu jegomość. Po prostu się nie nadaje. Dyplomacja jest od tego, żeby gdzieś zakulisowo sobie powiedzieć. Weźcie wy, coś zróbcie, bo dyplomatołka nam przysłaliście i tylko będzie zadrażniał. Ani jedna strona, ani druga nie jest zainteresowana, a już na pewno nie przy tym konkretnym zdarzeniu, przy którym ewidentnie dobrze przyjmujemy, że to była pomyłka. Ale pan ambasador to niech się zajmie tym, żeby wyjść i powiedzieć, zaopiekujemy się rodziną, będzie odszkodowanie, ubolewamy, bo to nie chodzi o przepraszam. Mocniej trzeba. Ubolewamy. I od tego pan ambasador jest i od tego pensji. Ale pamiętajmy, że ambasador realizuje politykę rządu, więc być może, no więc właśnie, nie być może, tylko na pewno. Dobrze, czy rząd takie wytyczne dostał, prawda? Takie wytyczne, że Polacy to antysemici. No co, nie dość, że nawalili, to jeszcze zadrażnić. No to tak. No nie chce mi się wierzyć, no, że rząd tak... Inna sprawa, że Netanyahu zdenerwowany mogło być... Różne rzeczy robi. Za 10 minut spotkanie w MSZ-cie w tej sprawie. Pani profesor, z ogromną przyjemnością jak zwykle przeżyłam tę rozmowę z panią i z największą nieprzyjemnością ją kończę, ale spokojnie, bo widzimy się z panią profesor w niedzielę podczas wieczoru wyborczego. Dziękuję, także bardzo, bardzo lubię z państwem. Pewnie państwo będą się tęsknić, to nie za długo, bo w niedzielę pani profesor będzie u nas w studiu komentować wyniki wstępne, rzecz jasna, wyborów samorządowych. Pani profesor, pani doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję i do zobaczenia bardzo, w niedzielę zobaczenia podczas wieczoru wyborczego. A u państwa, u nas w studiu już za chwilę pan redaktor Tomasz Piątek, ale żeby państwo nie zapomnieli, że jesteśmy także w niedzielę od 20, to krótkie przypomnienie. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 20. Wieczór wyborczy Super Ekspresu. Państwo 7 kwietnia zdecydują o losie swoich najmniejszych ojczyzn, a towarzyszyć państwu będą nasi niezawodni reporterzy. Filip Denys, Radio SK Wrocław. Kinga Baryga, Radio SK Łódź. Michał Krasoń, SK Poznań. Patryk Kubiak, SK Kraków. Natalia Czarnuch, SK Śląsk. Paweł Lemke, SK Trójmiasto. Będą trzymać rękę na pulsie i opowiadać państwu na bieżąco, co się w nich dzieje i jak na bieżąco politycy komentują wyniki wyborów samorządowych. W naszym studiu specjalnie dla państwa eksperci, politolodzy, socjologowie, ale także politycy, którzy będą oceniać start własnych formacji. Przypominam raz jeszcze, niedziela, godzina 20. Kamila Biedrzycka, zapraszam państwa bardzo ciepło w imieniu swoim i całego zespołu Super Ekspresu. Do zobaczenia. Nie zdążyłam panu redaktorowi tego przekazać przed anteną, ale no, wielu z państwa prosiło o to spotkanie, więc tak jak wczoraj zapowiadając tę dzisiejszą rozmowę, stwierdziłam, że wychodzimy oczywiście zawsze państwu naprzeciw i dlatego teraz mogę w studiu przywitać pana redaktora Tomasza Piątka, dziennikarza, autora książek. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i pani, i widzom. Chociaż panie redaktorze, sytuacja, w której się spotykamy, no niestety nie jest zbyt wesoła, bo w ubiegłym tygodniu spadła na nas, no nie wiem, czy jak grom z jasnego nieba, bo pewnie ci, którzy się sprawami interesują, mogli się tego spodziewać, ale ci, którzy nie, no to mogli być zaskoczeni, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uderza w Polsce, w rosyjską siatkę szpiegowską. Wiemy, że służby, no przede wszystkim polskie i czeskie, tutaj współpracują. No i wygląda na to, że te macki ośmiornicy Kremla sięgają dalej i mocniej niż nam się wszystkim wydawało. No ja nie jestem zaskoczony, aczkolwiek też jestem trochę zadziwiony, bo zajmuję się badaniem tych sieci wpływu rosyjskich, czasem też chińskich, ale głównie rosyjskich. No i wiedziałem, że one są szeroko rozgałęzione. Spodziewałem się, że będziemy odkrywać nowe rzeczy, ale też jestem trochę zadziwiony, bo oprócz tego, o czym jest mowa w mediach, to także podczas pracy śledczej mojej i paru jeszcze kolegów dziennikarzy śledczych, których bardzo pozdrawiam, no bez przerwy odkrywamy kolejne, jakby to powiedzieć, placówki rosyjskie w Polsce. Ta sprawa, o której pani wspomniała, jest niezwykła, bo jak to wszystko wygląda? Jest sobie oligarcha ukraiński, pan Medwedczuk, który jest przyjacielem Putina,
Putin był ojcem chrzestnym, jest ojcem chrzestnym jego córki. Medwedczuk zostaje w Ukrainie aresztowany, ponieważ działa na rzecz Rosji. Potem zostaje wymieniony za ukraińskich jeńców wojennych. A pan Medwedczuk ma również zarejestrowany w Czechach anglojęzyczny portal Voice of Europe. I ten portal regularnie szerzy propagandę Kremla jeszcze w styczniu tego roku. Chociaż taki niby ładny, europejski, tak, prawda? Tak graficznie, to na przykład nawet flaga Unii była. Wszystko wydawało się, że jest okej, okay. Tak, ale... Ale na przykład 17 stycznia oni publikują artykuł o tym, że rzekomo, że niby jakiś doradca Zełenskiego ostrzega świat, że Ukraińcy są gorsi od Putina. Mhm. I takich kwiatków było więcej. Takich publikacji, no one się tam pojawiały nieustannie. Czasem one były tak bezczelne, jak ta właśnie na temat rzekomego zagrożenia ukraińskiego dla świata. Czasem to było robione perfidniej, bo to inteligentni ludzie robili. I tam byli lansowani politycy partii, niemieckiej partii postnazistowskiej i równocześnie prokremlowskiej, czyli AfD. Między innymi niemiecki polityk nacjonalistyczny Peter Bystroń, który jest Czechem, ale nie przeszkadza mu to być niemieckim nacjonalistą. Zresztą wychwalany też przez pisowską propagandę w Polsce, przez Cezarego Gmyza, przez słynnych braci Karnowskich. I tam jest też lansowany Dominik Tarczyński. Nasz europoseł. Nasz europoseł, w tej chwili szef europosłów PiS w Parlamencie Za Europejskim. Za pana Legutkę, który tak. popadł w niełaskę. Tak. I no być może pan Legutko za bardzo przypominał intelektualistę, a czasy idą brutalne i potrzebny był raczej chuligan. No właśnie, chuligan polityczny, tak często jest Dominik Tarczyński nazywany, ale wiemy, że Dominik Tarczyński jest piewcą doskonałości politycznej Donalda Trumpa. On przecież niejednokrotnie, świetnie włada językiem angielskim zresztą, gościł w rozmaitych amerykańskich telewizjach i nawet zakładał na głowę czapkę z daszkiem, gdzie było napisane... Make America Great Again, chyba to hasło słynne Trumpa. Uczyńmy Amerykę znowu wielką. Tak, no i właśnie. I co dalej, bo teraz już rozumiem w sposób łagodny, jak najłagodniejszy rzecz jasna, przechodzimy do tych wpływów już bezpośrednio Kremla w Polsce. Bo ta akcja ABW miała też pokazać, chociaż nieoficjalne to są na razie informacje, że pewni politycy i pewne ugrupowania są, nazwijmy rzeczy po imieniu, finansowane przez Rosjan. Tak jest. Albo finansowane wprost, albo finansowane w ten sposób, że Rosjanie dają pieniądze na portal, który nagłaśnia działalność posła. On się staje przez to bardziej popularny i łatwiej jest mu pozyskiwać na przykład głosy wyborców i pieniądze od sponsorów. Bo to czasem, bo Rosjanie, jakby to powiedzieć, grają w szachy. My usiłujemy z nimi grać w warcaby, czyli wykonywać jakieś proste ruchy, które mają ich powstrzymać, a oni są szachistami i robią ruchy bardziej skomplikowane, omijają właśnie i sankcje, i inne zapory, które próbujemy stosować na ich drodze. I przypadek Tarczyńskiego jest tutaj niezwykle ciekawy. On faktycznie afiszuje się ze swoim poparciem dla Donalda Trumpa, przyjaźni się z trumpowskim aktywistą, propagandistą Jackiem Posobcem, to Polak z pochodzenia, który jest żonaty z Tanią Posobiec, Białorusinką, która utrzymuje cały czas kontakty z reżimem Białorusi i jeździ tam pomimo sankcji. Tarczyński reklamował też książkę Paula Goldinga i fotografował się z Paulem Goldingiem, okazywał mu wsparcie na wszystkie sposoby, a Paul Golding to z kolei szef takiej już nawet nie nacjonalistycznej, ale wręcz faszystowskiej partii w Wielkiej Brytanii. Britain First, czyli przede wszystkim Brytania. No, pan Golding jeździ do Moskwy, wygłasza tam przemówienia na zjeździe putinowskich polityków. Wygłosił takie przemówienie o tym, że on uwielbia Putina, kocha Rosję. Po powrocie, kiedy wracał do Wielkiej Brytanii, służby brytyjskie zatrzymały go na lotnisku, zabrały mu telefon i laptop. I jeśli zagłębić się bardziej w przeszłość Dominika Tarczyńskiego, to odkrywamy, że on wszedł do polityki dzięki swojej partnerce życiowej, a zarazem bizneswoman z Kielc,
która finansowała jego kampanię, a która dorobiła się małej fortuny i kilku butików w Kielcach dzięki temu, że współpracowała z firmą Akus, która zarabiała duże pieniądze w Rosji, miała salony odzieżowe w Moskwie i w Petersburgu. No i to są te rzeczy, które teraz nasze służby powinny bardzo dokładnie zbadać. No ale właśnie teraz pytanie, czy to jest sytuacja, która się dzieje od wczoraj, bo cały czas, ja pamiętam już wielokrotnie, chociażby z generałem Dukaczewskim, pamiętam, rozmawiałam, czy z panią Kurczap-Redlich, która no też na Rosji zna się świetnie i spojrzała na mnie z takim pożałowaniem dość, jak ja napisałam, czy naprawdę liczba tych rosyjskich agentów w Polsce jest tak duża, jak się mówi. No to spojrzała, no tak, nawet większa niż nam się wszystkim wydaje i mało tego, i tutaj też pytam pana, jest ich wielu w polskim parlamencie. Niestety. Czy rzeczywiście jest ich wielu w polskim parlamencie, panie redaktorze? Obawiam się, że tak. U nas problem polega na tym, że my pracę kontrwywiadowczą i takie uświadamianie ludzi zastępowaliśmy antyrosyjską retoryką, dość powierzchowną. Mhm. I to jest idealna sytuacja dla rosyjskich agentów. No, wystarczy wyjść i krzyczeć precz z Rosją i człowiek w ten sposób oddala od siebie wszelkie podejrzenia, bo my niestety nauczyliśmy się rozumować dość prymitywnie właśnie. Próbujemy grać w te warcaby, a Rosjanie grają w szachy. Mhm. Rosjanie mają w Polsce, jakby to powiedzieć, jawniaków, czyli jawnych agentów. To Mateusz Piskorski, założyciel partii Zmiana, no to Grzegorz Braun w Konfederacji, który sobie jeździ do Moskwy i tam rozmawia z panem Leonidem Sfiridowem z GRU. I robi z nim sobie zdjęcia. Tak, a potem wraca do Polski i na przykład robi taką prowokację, że gasi, prawda, hanukowe świece po to, żeby cały świat zobaczył, że Polacy to antysemici, dziki naród, nie powinni należeć do wspólnoty Zachodu. Niech już może lepiej Rosjanie ten dziki kraj sobie wezmą. Wszystko ma swój związek przyczynowo-skutkowy tutaj. Oczywiście, oczywiście. I obok tych jawniaków mamy też tajniaków. No mamy Antoniego Macierewicza, który, prawda, udaje od lat największego wroga Rosji w kosmosie, a równocześnie no, wszystko, co robi, jest na korzyść Rosji i otacza się ludźmi związanymi z Rosją, tak jak jego zastępca, wiceminister obrony, pan Kownacki. Tak, żeby wyjaśnić sytuację, panie redaktorze, pan napisał dwie chyba, tak? O Macierewiczu, Macierewiczu książki. Czy kiedykolwiek został pan pozwany przez pana Macierewicza? Nie, bo nigdy. Tam dość mocno no, demaskuje pan te różne powiązania i konotacje pana Macierewicza, ale nigdy, rozumiem, nie było pozwu. Pamiętam, że pan Macierewicz się oburzał, mówił, że pan kłamie, że to jest no, w ogóle jedna wielka katastrofa, jeżeli chodzi o propagandę pana redaktora Piątka, ale rozumiem, że pan procesu się nigdy nie doczekał w tej sprawie. Nie, nie pozwał mnie do sądu cywilnego, nie złożył aktu oskarżenia do sądu karnego, bo mógł też, jest artykuł 212, mógł mnie pociągnąć do odpowiedzialności karnej za rzekome zniesławienie. No napisałem samą prawdę. Zresztą każdy, kto weźmie tę książkę, zobaczy, że tam jest kilkaset przypisów. Każda informacja ma odnośnik do źródeł. Antoni Macierewicz nie miałby tutaj żadnych szans, żeby wygrać proces. No dobrze, ale to jest polityk, pana zdaniem, który jest jakimś agentem rosyjskiego wpływu, czy to jest polityk, który ma słabość do tamtej części świata, czy jak pan to nazwie? To jest bardzo inteligentny polityk i skuteczny, który stworzył sobie taką sztuczną jakby osobowość szalonego radykała, prawda? Ale jednak w swoich działaniach on uzyskuje swoje cele. On zrobił wielką karierę, mimo że spora część społeczeństwa darzy go ogromną nieufnością, to został najpierw szefem i twórcą kontrwywiadu wojskowego, potem ministrem obrony narodowej. Destruktorem też w pewnym momencie służb wywiadu, specjalnych, tak. Wywiadu i ten kontrwywiad, który stworzył, też był bardzo wadliwy. Zrobił go tak, żeby ten kontrwywiad był nieskuteczny. Ministrem obrony w końcu. Tak, tak. I to jest człowiek, który już w latach 80. Jako rzekomy opozycjonista działał pod ochroną tak zwanego Biura Studiów SB. To była jednostka elitarna komunistycznej służby bezpieczeństwa. Jednostka, która współpracowała blisko z KGB, z sowieckimi służbami, i ta jednostka specjalizowała się w tworzeniu fałszywych pseudoliderów opozycji, niby radykalnych. Oni się opiekowali Kornelem Morawieckim i oni się opiekowali Antonim Macierewiczem. Jest w aktach IPN taka notatka, którą napisał młody i pewnie jeszcze dość naiwny Esbek, który próbował Macierewiczem się zająć.
próbował go tropić, poszedł do kolegów ze stołecznej esbecji, którzy byli odpowiedzialni za Macierewicza, mieli tam oficjalnie go ścigać i tam się spotkał z kapitanem SB Grzegorzem Bolestą, który mu powiedział: drogi kolego, my nie możemy tego Macierewicza tknąć, nie możemy nic zrobić, nie możemy go śledzić. Jak założyliśmy mu podsłuch, to dane z tego podsłuchu zaczęły trafiać nie do nas, tylko gdzieś indziej, bo on jest pod ochroną Biura Studiów SB. My niby za niego odpowiadamy formalnie, ale tak naprawdę nic nie możemy mu zrobić. Mhm. Wracając do tego, co dziś, panie redaktorze, to co się dzieje w takim razie w tym polskim parlamencie? Bo czy pan zaryzykuje tezę, że tam są rosyjscy agenci, czy raczej politycy finansowani przez Kreml, no i gdzieś tam działający na korzyść tej dezinformacji rosyjskiej, tej retoryki rosyjskiej. Jak to nazwać konkretnie? To jest dobre pytanie, bo to zależy od tego, jak my sobie... jak co rozumiem, innego agenta, co innego marionetka jak finansowana, prawda? Tak, jak rozumiemy słowo agent. Mhm. No, są dwie szkoły. Jedni mówią, że takie właśnie marionetki finansowane są agenci wpływu i należy ich traktować jak pewien rodzaj agentów. Są też specjaliści ze służb, jak generał Pytel, były szef kontrwywiadu wojskowego, którzy mówią, żeby jednak uznać, że agent to jest ktoś, kto został do końca formalnie zwerbowany, a te osoby, które nazywamy agentami wpływu, to są obiekty oddziaływania informacyjno-psychologicznego. Mhm. Więc, ale to jest trochę akademicka dyskusja. Ja mówię, że to są członkowie sieci wpływu. Mhm. Czyli agenci wpływu, o tak można powiedzieć w dużym skrócie, tak dla uproszczenia tej sytuacji. No dobrze, to jaka to jest skala według pana wiedzy dziś? Ile osób w naszym parlamencie może... Oczywiście no, rząd. Nie chodzi mi o konkretne idealnie liczby, tylko to ile to może być osób? Myślę, że w samym Sejmie co najmniej 100 osób może... 100? Co najmniej 100 osób może... działać na rzecz Rosji w sposób dość, powiedzmy sobie, zdecydowany albo konsekwentny, ponieważ co najmniej 100 osób w polskim parlamencie za głównego wroga Polski uważa Zachód. Niemców, Brukselę, amerykańskich demokratów. Czyli to są politycy głównie, jak rozumiem, dwóch ugrupowań partyjnych. Tak, PiS i Konfederacji. Przy czym żadna z tych osób nie powie pani, ja jestem rosyjskim agentem. A jak ją posadzić na przykład w ABW w pokoju przesłuchań i oficerowie będą pytać, to ta osoba będzie krzyczeć: prześladujecie polityka, nigdy żadnym agentem nie byłem. Ja wiem, jak ci ludzie myślą, przynajmniej część z nich, bo wiele z tych osób, w przeciwieństwie do Macierewicza i Morawieckiego, Dudy, Rydzyka, Kaczyńskiego, tych głównych bohaterów moich książek, często byłem pozywany przez pobocznych bohaterów moich książek. Oni niby w zastępstwie tych głównych polityków próbowali się na mnie mścić w sądach. Od brudnej roboty byli, żeby pana po prostu udowodnić, że pan mówi pisze nieprawdę. Tak. I ja ich, ponieważ to były przeważnie procesy cywilne, więc ja jako strona procesu mogłem ich w sądzie przesłuchać. I sędziowie bardzo często, zainteresowani jakby sprawą, pozwalali na takie dość dogłębne przesłuchania. I ja przesłuchiwałem tych ludzi, takich właśnie polityko-biznesmenów, biznesmeno-gangsterów związanych z jedną nogą w Rosji, drugą nogą w PiS. I ich tłumaczenia brzmią no, bardzo ciekawie, bo oni mówią tak: no wysoki sądzie, no tak, brałem pieniądze od rosyjskiego oligarchy, przejąłem firmę od oligarchy z wschodniej Ukrainy związanego z rosyjską mafią. No tak, tak, robiłem biznesy z Rosjanami. No ale wysoki sądzie, no. Kto nie robi biznesów z Rosjanami, no? Taki jest świat. Pieniądz nie ma ojczyzny. Europa też tak przez wiele lat myślała, prawda? No więc to nie jest tylko polska charakterystyka. I do tego w ogóle za chwilę przejdziemy, znów wracając do tej akcji, od której zaczęliśmy. No, ale chciałabym ten wątek jeszcze bardziej dogłębnie zakończyć, jeśli pan pozwoli. Bo rzeczywiście do tej pory mówiło się, że no, głównie Konfederacja, wobec niej były jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, czy insynuacje, czy podejrzenia dotyczące
jakieś słabości w stronę Federacji Rosyjskiej. Pan, jak rozumiem, twierdzi, że w Prawie i Sprawiedliwości też się te rzeczy dzieją. I w tym kontekście chciałabym zapytać o dwie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo polityczne, związane z kampanią, zupełnie nie z tymi sprawami, o których rozmawiamy, ale wczoraj Jarosław Kaczyński powiedział, że gdyby to od niego zależało, gdyby on był teraz u władzy, to ambasador Izraela za te ostatnie wyskoki byłby natychmiast wydalony z placówki. Nigdy nie usłyszałam takich słów Jarosława Kaczyńskiego pod adresem ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, który jako żywo o wiele gorszych rzeczy się dopuścił, szczególnie po inwazji Rosji w Ukrainie. Ostatnio podczas któregoś z wywiadów stwierdził, że gdyby był w Polsce w tej chwili inny rząd, to interwencja Rosji na nasz kraj byłaby znacznie mniej prawdopodobna. Jak pan to wszystko czyta, panie redaktorze? No, ja przepraszam, że tak w politykę pana bezpośrednio wciągam, ale czy nam to coś mówi, czy nie? No mówi bardzo dużo. W tym drugim przypadku Jarosław Kaczyński powiedział prawdę. No po co Putin miałby zajmować kraj rządzony przez jego agenturę, prawda? Ponieważ ja kierownictwo PiS uznaje za część agentury zaraz wpływu. Zaraz pan będzie miał następny protest, albo nie wiem. Nie, no, raczej nie. Wielokrotnie to mówiłem i o to się akurat nikt nie próbował procesować. Ta pierwsza sprawa też nam bardzo dużo pokazuje. Nie został, nie wydalono, nie próbowano nawet wydalić ambasadora rosyjskiego, którego zachowania są co najmniej prowokacyjne. Nie wydalono też bardzo dziwnej osoby, jaką jest Władysław Wybornow, który oficjalnie przez lata długie pełnił funkcję rzecznika ambasady rosyjskiej, natomiast prawie nigdy nie pojawiał się w mediach, prawie nigdy się nie wypowiadał, natomiast brał udział w bardzo interesującej akcji. Otóż prawnicy słynnej organizacji Ordo Iuris pomogli rosyjskiemu przestępcy, który porwał dzieci w Szwecji, uciekł z nimi do Polski i oni pomogli mu te dzieci wywieźć do Rosji i chwalili się tym w mediach rosyjskich i polskich. Twierdzili, że to sukces Polski, bo Polska obroniła rodzinę. Chodziło o pana Lisowa, którego dzieci zostały przekazane w Szwecji rodzinie zastępczej. On je po prostu porwał, wywiózł do Rosji i teraz te dzieci, tam jak wszystkie rosyjskie dzieci, są poddawane w indoktrynacji i szkoli się je na wiernych żołnierzy Putina, prawda? I to, co je spotyka w tej Rosji, na pewno jest gorsze od tego, co mogło je spotkać w szwedzkiej rodzinie zastępczej. Pan Wybornow powinien był, no są źródła z innych krajów mówią, że pan Wybornow po prostu pracuje dla GRU, dla rosyjskiego wywiadu wojskowego. I ten fakt, który pani przytoczyła, to jest bardzo cenne, że pani to zrobiła, bo my niestety w Polsce patrzymy na słowa, a trzeba patrzeć na fakty. Kaczyński biega i krzyczy, my nienawidzimy Rosji, Rosja nienawidzi nas, ale pozwala ambasadorowi rosyjskiemu i rosyjskiej ambasadzie robić w Polsce te rzeczy właśnie, o których tutaj mówiliśmy. Podobnie, i to się zaczęło już, to było już ewidentne dla tych, którzy patrzyli na fakty, a nie na deklaracje. To było ewidentne już w 2016 roku. Bo dwa lata wcześniej, kiedy Putin napadł po raz pierwszy na Ukrainę, jeszcze za czasów Platformy, kierownictwo Orlenu zaczęło odchodzić od rosyjskiej ropy. Po czym Kaczyński, jak doszedł do władzy, mianował szefem Orlenu Wojciecha Jasińskiego, swojego przyjaciela, zresztą byłego komunistycznego aparatczyka. I pan Jasiński natychmiast zamówił wielką ilość ropy w Rosniefcie. I to już było wtedy i wtedy już powinniśmy byli wszyscy otworzyć oczy, ale nie otworzyliśmy. Podobnie była też w Polsce taka sytuacja, że nasze służby, znaczy nasze pisowskie służby, torpedowały powstanie portu rzecznego w Polsce, bo to szkodziło interesom rosyjskiego oligarchy Władimira Jakunina, który posiada firmy kolejowe. Oto opisał Grzegorz Rzeczkowski w Gazecie Wyborczej. No tak się składa, że pan Jakunin jest też sponsorem ultraprawicowych międzynarodówek, z którymi współpracują założyciele Ordo Iuris, tej słynnej organizacji antykobiecej. I ja tutaj mógłbym mówić godzinami, bo takich przykładów jest bardzo dużo, aż do tego, co mamy teraz, kiedy to nowe władze chcą
udostępnić bez recepty pigułkę dzień po, ale Andrzej Duda to wetuje, a zanim to zawetował, Andrzej Duda spotkał się z panią Korzekwą Kaliszuk z organizacji Citizen Go, która lobbowała za tym, żeby on właśnie to zawetował. Tak. A pani Korzekwa Kaliszuk to jest dyrektorka organizacji Citizen Go, sponsorowanej przez Konstantina Małofiejewa, rosyjskiego oligarchę, który sponsorował też pierwszą napaść Putina na Ukrainę. Czyli Rosja wkracza już nawet w nasze apteczne historie. Do naszych sypialni, tak. Rosjanie, Ordo Iuris i Citizen Go, przykład tych organizacji, pokazuje, że Rosjanie chcą decydować o prawach Polek. A po co? No po to, żeby rozpalać w Polsce wojnę ideologiczną i... Żeby cały czas był zamęt. I cały czas rozchwiana ta scena polityczna, a przede wszystkim społeczeństwo bardzo tak, podzielone, żebyśmy prawda? Byli podzieleni, bo my jesteśmy krajem przyfrontowym. I tutaj my musimy, i żeby przetrwać, my musimy być jak forteca. Musimy być mocarstwem kontrwywiadowczym. I musimy być jako naród bardzo solidarni. Żaden naród jeszcze nie wygrał żadnej wojny, także hybrydowej, bez swoich kobiet. Połowa obywateli... Ponad połowa 52%. Obywateli. Jeżeli kobiety w Polsce nie czują się pełnoprawnymi obywatelkami, czują się źle traktowane przez rząd i państwo, to nie będą się angażować w obronę tego państwa tak bardzo, jakbyśmy potrzebowali. Mówi się bardzo dużo o prawie do aborcji w kontekście praw człowieka i zdrowego rozsądku. Ja to rozumiem, ale także w kwestii bezpieczeństwa narodowego. Żeby Polska była bezpieczna i mocna, my musimy być wszyscy solidarni. Musi być elementarna solidarność pomiędzy nami. Jeżeli zaś polscy mężczyźni nie są solidarni z polskimi kobietami i odmawiają im tego prawa, no to my już nie jesteśmy jednością. Ja wiem, że to jakby myślimy w takimi, często myślimy takimi zamkniętymi jakby oddzielnymi rubryczkami. Takimi i nie widzimy aborcji w szerszym kontekście. Ale schematami, myślimy schematycznie. To jest taki, tak, taka lenistwo poznawcze, jak to się mówi, że tak jest prościej po prostu. Tak, a tymczasem te wszystkie rzeczy się ze sobą wiążą. No i teraz, panie redaktorze, dochodzimy do, jak sądzę, pytania kluczowego. Czy to wszystko, co się zaczyna dziać, mam na myśli tą ostatnią akcję ABW, współpracę z BIS, tak? To są te czeskie, tak, czeskie służby BIS. Czy to wszystko świadczy o tym, ja nawet nie będę pytała pana, czy to jest początek jakiejś walki z tą siatką rosyjską, bo to ona się budowała przez dziesięciolecia, więc pewnie mniej więcej tyle będzie trwała likwidacja, jeżeli w ogóle będzie wola. Ale czy to jest jakiś początek, czy widzi pan coś nowego w tych działaniach? Czy jest jakaś nadzieja na to, że Europa zaczyna się budzić? Bo przecież my oczywiście z oczywistych względów skupiamy się na sprawach polskich i polskich politykach, ale to wszystko dotyczy polityków niemieckich, francuskich. Rosyjskie wpływy sięgają dalej do Europy Zachodniej. Tak, jest początek, widzę nowy początek. Po pierwsze w Europie się zaczynamy budzić. Tutaj Onet niedawno opublikował bardzo ważny artykuł Klementyny Suchanow na temat tych rosyjskich sieci wpływu, ale to była część zorganizowanej akcji dziennikarzy śledczych w całej Europie. W całej Europie, w niemal całej Europie, w niemal we wszystkich krajach Unii opublikowano artykuły na temat tej samej sieci. To sieci, która się nazywa Agenda Europe i Ordo Iuris jest częścią tej sieci w Polsce. Sieci sponsorowanej przez Rosjan. I także, jeśli chodzi o polski rząd i polskie służby, coś się zmienia. Ja tutaj podchodziłem z ogromną nieufnością, bo pamiętałem, że w 2014 roku może nawet nie tyle służby, co polityczni nadzorcy służb przespali aferę taśmową, to znaczy delikatnie pan to ujął, tak. Tak, przespali, pominęli to, że była to operacja rosyjska, skierowana zresztą przeciwko nim, przeciwko Platformie Obywatelskiej. Ale teraz coś się zmieniło. Widzę, że nowy minister koordynator służb specjalnych, Tomasz Siemoniak, no to jest człowiek, który przez 8 lat w Sejmie zajmował się tymi sprawami. Był współtwórcą zespołu do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa, gdzie analizował bardzo dokładnie rosyjskie sieci wpływu w Polsce. I widzę, że on, widzę tutaj nie tylko wolę, ale też bardzo dużą wolę naprawy, wolę walki z rosyjskimi wpływami, ale też widzę bardzo duże rozumienie
tych problemów i tego, jak te sieci funkcjonują. Więc zaczynam być takim, można powiedzieć, ostrożnym optymistą. Mm-hmm. No właśnie, tylko teraz pytanie, czy sama wola polityczna wystarczy? No bo jeżeli stan polskich służb od wielu lat jest, jaki jest, to tego nie da się naprawić w ciągu jednej kadencji sejmowej nawet, prawda? Tak, i tu dochodzimy do tego samego problemu, z którym się mierzyła polska demokracja w 90 roku. Mm. W służbach specjalnych bardzo cenna jest ciągłość, doświadczenie ludzi, ich kontakty. Z drugiej strony w 90 roku trzeba było co najmniej połowę esbeków wyrzucić z tych służb. Pytanie, czy wyrzucono akurat tę połowę, którą trzeba było wyrzucić. I teraz pewnie będziemy się mierzyć z podobnym problemem. Nie wyrzucimy wszystkich pisowców z tych służb. Ważne, żeby wyrzucić, znaczy pisowców, funkcjonariuszy, którzy służyli PiS-owi, tak. Natomiast ważne, żeby wyrzucić tych, których trzeba wyrzucić. Na pewno część z tych ludzi, ich wiedza może się okazać bezcenna w nowej sytuacji. Panie redaktorze, teraz pozwoli pan, że pójdziemy jeszcze dalej, bo przed nami w niedzielę wybory samorządowe. Mam nadzieję, że wszyscy weźmiemy w nich udział i w poniedziałek. Mogę się założyć. Zaczyna się kampania do Europarlamentu. I to jest rzecz, która poza wyborami w Stanach Zjednoczonych prezydenckimi jesienią budzi największe zainteresowanie Kremla. I teraz czego my się możemy spodziewać do 9 czerwca, kiedy będzie głosowanie w eurowyborach? Bo jak rozumiem, na przykład nie wszystkich, ale część tych protestów rolniczych także jest inspirowana, jak sądzę, z tamtego kierunku. Niestety. Podkreślam, żeby nikt się nie denerwował, ja nie mówię, że wrzucam wszystkich do jednego worka, bo są też rolnicy, którzy po prostu walczą o swoje prawa i mają do tego prawo. Natomiast te prorosyjskie hasła, te antyunijne hasła, nie jest to przypadek jednak. I teraz jak to będzie wyglądało, pana zdaniem, do czasu wyborów europejskich, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie? I czy sądzi pan, że uda się Putinowi zdestabilizować tę scenę polityczną europejską? I czy rzeczywiście jest zagrożenie, że w Europarlamencie znajdzie się więcej tych umownych agentów wpływu, niż było to do tej pory? Niestety, nie mogę zaprzeczyć, jest takie zagrożenie. Mm-hmm. Te protesty rolnicze, to Rosjanom bardzo dobrze wyszło wykorzystanie tych protestów rolniczych. One pojawiły się, wyglądają jak zsynchronizowane, bo pojawiły się równocześnie w wielu krajach, nie tylko Unii Europejskiej, nawet w Indiach. To była próba stworzenia takiego światowego lobby rolników krzyczącego precz z Ukrainą, Ukraina zalewa nas swoim zbożem. I to było zrobione bardzo, bardzo sprytnie. Rolnicy w Polsce faktycznie przeżyli bardzo ciężki czas. Potwornie. Ale to jest... Oszukano ich też przecież. Tak, ale jakby za to odpowiadają przyjaciele Putina w partii, która tu do niedawna rządziła. PiS miał ogromny problem z Ukrainą, bo tutaj przypomnijmy sobie, jak to wyglądało wszystko. Jest rok 2021. Amerykanie ostrzegają PiS, że Putin szykuje najazd na całą Ukrainę. I co robią? Słynne spotkanie. Tak, a PiS wtedy nagle zaprasza sojusz. Grudzień to był. Tak. Amerykanie ostrzegli w listopadzie. W grudniu PiS zaprasza sojuszników Putina z całej Europy i się z nimi brata, z panią Le Pen, robi sobie zdjęcia. A Salvini. Salvini wtedy chyba nie dojechał. A nie Salvini, ale był zaproszony na pewno. Tak. A pani Marine Le Pen udziela wywiadu dla Rzeczypospolitej, dla Gazety Rzeczypospolita i mówi, że w ogóle Ukraina należy się Rosji. To jest część jej strefy wpływów. Po czymś takim powinni natychmiast jej podziękować, to znaczy odesłać ją do Paryża. A tymczasem Morawiecki intensywnie ją wspiera, bo wtedy jest kampania wyborcza we Francji. Była ważona jak głowa państwa. Tak. A Morawiecki atakuje prezydenta Macrona, próbując pomóc jej w wyborach. A Kaczyński wychodzi i na jednym ze spotkań z wyborcami mówi, że my powinniśmy wybudować mur z drutem kolczastym na granicy Ukrainy, żeby powstrzymać uchodźców, którzy będą do Polski napływać. Ja wtedy napisałem do Straży Granicznej i do Ministerstwa Obrony, pytając, czy faktycznie są takie plany budowy tego muru z drutem kolczastym, i nie zaprzeczyli. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby
Putinowi udała się ta inwazja. Gdyby do Polski uciekało nie milion, ale 10 milionów ludzi, to przecież oni by nie stali w tych kolejkach na przejściach granicznych. Próbowaliby uciekać przez zieloną granicę, a tam byłby drut kolczasty i karabiny naszych pograniczników zostaliby wzięci w dwa ognie. I PiS zmienia swoją retorykę dopiero dwa tygodnie po najeździe, kiedy widzą, że ich właśnie wyborcy pisowscy, mimo antyukraińskiej propagandy, przypominania rzezi wołyńskiej, stoją po stronie Ukraińców, a nie rosyjskich żołnierzy. Wtedy PiS nagle ogłasza się znowu przyjacielem Ukrainy, chociaż tym uchodźcom nie pomaga. Pomagają obywatele, samorządy, organizacje pozarządowe. Ale już wtedy PiS zaczyna kombinować, jak tutaj wbić Ukrainie nóż w plecy w inny sposób, kiedy pozwala na tranzyt ukraińskiego zboża, to nie daje żadnych zabezpieczeń. Nie stosuje rozwiązań proponowanych na przykład przez PSL. Przerwę. Mimo że premier Donald Tusk, znaczy były premier i wtedy przyszły premier, bodajże w kwietniu ostrzegał już przed tymi transportami zboża bez ceł, bez żadnych ograniczeń. Bez kaucji. Zresztą zrobiła to cała Unia Europejska, bądźmy też uczciwi, to nie była tylko polska decyzja. Niemniej przez cały czas rząd ówczesny mówił, nie ma problemu, nie będzie problemu, wszystko będzie szło zgodnie z prawem, bez żadnych minusów dla polskiego rolnika i tak dalej. Kowalczyk mówił, drodzy rolnicy, nie martwcie się tym zalewem ukraińskiego zboża. Nie sprzedawajcie. Tak, ziarno nie potanieje. Będzie droższe. Będzie droższe. 900 ponad. Trzymajcie, sprzedajcie, sprzedacie później, a tymczasem cena spadała na łeb, na szyję i rolnicy na tym strasznie ucierpieli. Do tego jeszcze w tym procederze uczestniczyły firmy związane z PiS i z Rosją. Wirtualna Polska opublikowała listę, na której była firma Cedrop zaprzyjaźniona z rodziną Morawieckich. I to wszystko wygląda nie tylko jak próba dorobienia się pokątnego na tym zbożu, ale wygląda jak sabotaż przeciwko Ukrainie. I tak się też dziwnie składa, że niezadowolenie rolników wybuchło dopiero po zmianie rządu na wielką skalę. I tak jakby ktoś... Tam się oczywiście tliło to niezadowolenie, ale ktoś polał je benzyną dopiero po tym, jak w Polsce przyszła nowa władza, rząd prozachodni. Jednym z liderów tych protestów jest Szczepan Wójcik, słynny futrzarz. No tak się składa, że pan Wójcik jest nie tylko wspierany przez antyzachodniego kaznodzieje, propagandzistę Tadeusza Rydzyka, który stworzył swoje imperium medialne dzięki nadajnikom radiowym, które dostał od Rosjan jeszcze w latach 90. Ale pan Szczepan Wójcik był w 2014 roku lansowany przez rosyjskie media, przez kremlowskie Radio Wieści, gdzie on występował jako taki tradycyjny polski futrzarz, który walczy z zalewem zgnilizny z Zachodu, tych wszystkich ekologów, wegetarian, co chcą tradycyjne polskie, słowiańskie futra tutaj u nas i robaki jeść. Tak. W dodatku. Tak już na dobicie. Tak. A dodam, że zanim pisowcy zaczęli nas straszyć jedzeniem robaków, to robiła to rosyjska propaganda. Panie redaktorze, ostatnia sprawa. I właściwie prośba o taką radę i na co powinniśmy zwrócić uwagę na co dzień. Bo na co dzień praktycznie każdy z nas na pewno spotyka się z jakąś formą tej ruskiej, nazwę to z premedytacją, dezinformacji. Przede wszystkim w sieci, przede wszystkim w internecie. Czy my jesteśmy w stanie się jakkolwiek przed tym bronić? Albo czy są jakieś sygnały, które mogą świadczyć o tym, że właśnie ktoś nas coś próbuje wkręcić? Czy jest coś, na co my szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę, żeby nie paść ofiarą tej sytuacji po prostu? Zwracajmy uwagę na krzyczące nagłówki, które sieją histerię, tak zwaną panikę moralną. Mhm. Wszystko to, co ma, co brzmi tak, jakby... Wszystko, co ma sprawić, że nam się nóż w kieszeni otworzy. Mhm. Na to trzeba uważać. W internecie jest tego masa, prawda? Teraz po tej tragedii w Izraelu i po okropnej wypowiedzi ambasadora izraelskiego, będzie rosyjskie sępy, że tak powiem, rzucą się na nasz ból, na nasze oburzenie i będą na tym żerować, będą nas
podżegać przeciwko Żydom, po to, żeby móc później mówić całej Europie, patrzcie, ci Polacy to dzicy antysemici. Nie potrzeba ich w Unii Europejskiej. Gdy tylko widzimy, że ktoś próbuje podkręcać nasze nastroje i pchać nas do coraz większej radykalizacji, to powinniśmy mieć się na baczności. No i miejmy się, drodzy państwo, bo no, według wielu ta wojna hybrydowa to dopiero tak naprawdę się rozkręca. Niestety. Więc no, pewnie będziemy mieli jeszcze, mam nadzieję, nie jedną okazję do spotkania, chociaż niestety w złym kontekście, więc właśnie nie wiem, czy powinniśmy sobie tych spotkań w tym kontekście życzyć. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Tomasz Piątek, dziennikarz i autor książek, państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. I tą rozmową, aha, jeszcze podziękowania od kobiet za wyrazy solidarności, bo tutaj nasze widzki pisały, więc przekazuję. Drodzy państwo, na dziś kończymy wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Wracamy z Ekspresem do państwa oczywiście w poniedziałek o godzinie 9:07, ale przypominam raz jeszcze, że w niedzielę od godziny 20:00 wieczór wyborczy, które będę miała przyjemność dla państwa poprowadzić, więc już teraz bardzo ciepło zapraszam. Proszę o nas nie zapomnieć, ale wcześniej koniecznie pójść do lokali wyborczych i oddać swój głos. 4 karty będą przy każdym nazwisku i 1 krzyżyk, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Michał, jeszcze dodaję, że nie tylko pani dr Pietrzyk-Zieniewicz będzie u nas w niedzielę, ale także państwa ulubiony dr Mirosław Oczkoś. Między innymi, rzecz jasna, ale to nie jedyni goście, więc zapraszamy od 20:00 w niedzielę. Za dziś pięknie dziękujemy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, kłaniamy się. Do zobaczenia w niedzielę o 20:00 i w poniedziałek o 9:07. Dobrze, witam państwa. W piątek, ja się nazywam Jan Złotarowicz, a to jest mój raport. Moim, ale przede wszystkim państwa gościem, Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, no i główny analityk do spraw Izraela. Zgadza się. Dzień dobry, witam cię. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas. No, zakładam, że dużo masz bardzo w tym tygodniu pracy. No jakby patrząc na gościa, którego mamy, jak państwo otworzą dowolny portal internetowy, czy dowolną gazetę dzisiaj w tym kraju, no to wiadomo, o czym będziemy rozmawiać. Inaczej się tego nie da nazwać. Na dywanik został ambasador Izraela w Polsce wezwany do MSZ-u. No to jest zawsze taki czytelny, mocny sygnał w języku dyplomacji, że jest coś bardzo nie halo, coś nam się bardzo nie podoba i chcemy to wyjaśnić, ale i w świecie pozadyplomatycznym to taka, powiedziałbym, szeroko rozumiana klasa polityczna w Polsce, no dosyć ostro, znowu będę prozaiczny, przejechała się po ambasadorze Izraela. I wiem, że powinienem jako dziennikarz sformułować pytanie, ale jakoś nie umiem tego inaczej niż tezą zacząć. Chyba słusznie. No, można to nie przytaknąć. Tu tak naprawdę ta reakcja jest na dwa elementy, wszystkim te najważniejsze, tak, czyli to, co wydarzyło się w Strefie Gazy, atak na konwój, śmierć polskiego obywatela, a druga jakby reakcja na to, którą widzieliśmy po tweetach czy wypowiedziach medialnych pana ambasadora, która jakby dodatkowo nabudowała pewne emocje i też pewną potrzebę reakcji, tak, i do tego, że możemy dorzucić chociażby reakcję izraelskich polityków, tak, to przede wszystkim mam na myśli premiera Netanyahu, takiego te pierwsze wypowiedzi dotyczące konwoju, że jakby no, rzeczy takie na wojnie się dzieją, prawda? No to trochę jednak na tym etapie, na jakim jesteśmy konfliktu, ale też w relacjach polsko-izraelskich, no to zdecydowanie nie jest wystarczająca odpowiedź. I tu no, zmuszeni wręcz jesteśmy rozkładać to, co się, tę tragedię, która się wydarzyła na czynniki pierwsze. Izrael mówi o pomyłce. Coraz więcej, coraz poważniejszych ludzi mówi, że o żadnej pomyłce mowy być nie mogło. No wczoraj tu w tym studiu dokładnie to powiedział generał Skrzypczak. On po prostu nie wierzy w to, że do tego ataku na ten konwój doszło przez przypadek. Czy rzeczywiście możemy domniemy
domniemywać, że to było czyjeś celowe działanie? Właśnie ta kwestia celowości, czy słowa przypadek, to są jakby moim zdaniem najbardziej kluczowe, bo zdecydowanie tu nie było w przypadku, tak? Nie strzela się w trzy cele dronem, jakby przez przypadek, tak? To nie jest przypadkowa kula snajpera, ta, która właśnie odbija się rykoszetem od kogoś. Tutaj faktycznie pytanie o celowość, jakby i jaka za tym jakby decyzją podjętą, jaka stała, tak? I to możemy faktycznie teraz rozbić na parę elementów, bo jeśli padł rozkaz, tak, zniszczyć konwój humanitarny, to mamy do czynienia z rozkazem zbrodni wojennej tak naprawdę, jakby tu nie ma wątpliwości. Jeśli mamy do czynienia na przykład z scenariuszem, że jakby zaatakować konwój, ponieważ tam jest cel na tyle wartościowy, żeby zaatakować konwój, no to również, prawda, to jest sytuacja raczej wykraczająca proporcjonalność w konflikcie zbrojnym, też należy traktować ją jako zbrodnię. Ale tu jakby dochodzimy teraz do tych jakby w mojej ocenie jak najbardziej prawdopodobnych jakby wydarzeń, które zakładają właśnie brak informacji tak naprawdę, czyli jakby zabrakło koordynacji między powiedzmy elementami łańcucha dowodzenia, które sprawiły, że być może podjęto decyzję na podstawie niewłaściwej oceny sytuacji. Albo, i to ja żeby powiedział ten czwarty element, to został zignorowany, tak? Czyli jakby górna część łańcucha dowodzenia stwierdziła, że to jest jednak za duże ryzyko, za duży brak wiedzy na temat, ale jednak doły zadecydowały inaczej, jakby ci operatorzy i to wszystko. I te dwa elementy wiążą się jeszcze z dwoma kolejnymi elementami. Wiem, że to jest teraz strasznie wielopoziomowo, ale będzie, że to jakoś tam nabuduje pewien kontekst. Izraelska armia, szczególnie ci żołnierze, że powiem on the ground, mają zawsze duży poziom elastyczności, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. To z jednej strony buduje pewnego rodzaju skuteczność, tak, że nie jest się związany jakimiś odgórnymi rozkazami, można reagować szybko, ale z drugiej strony jednak margines na popełnienie błędów jest naprawdę dość duży. A jeśli chodzi do błędów, czy właśnie jakichś tego typu zawierających się jakby w tym zbiorze wydarzeń, no to też ewentualnie konsekwencje są zazwyczaj niewielkie. Jakby to też sprawia, że ci żołnierze są jakby bardziej jakby skłonni do popełnienia błędów, jakby wiedząc, że jakby ewentualne konsekwencje, ewentualne jakieś tam sankcje będą po stronie, od strony dowództwa raczej nieduże. Czy to brzmi to tak, jakby był cały instytucjonalny mechanizm, który przyzwalał w armii izraelskiej na tego typu działania? Poniekąd tak, ale jednocześnie też nie ma co ukrywać. To ma jakieś jednak uzasadnienie, biorąc pod uwagę, znaczy to się nie bierze absolutnie znikąd, tak? To mimo wszystko nie jest, chociaż też jest taka duża nieargumentacja, że to był celowy atak, żeby zniechęcić organizacje pomocowe do funkcjonowania w Strefie Gazy, że są traktowani jako pewnego rodzaju no, siłą rzeczy narzucona jakaś element, który przeszkadza armii. No, ale to są jakby ta kategoria argumentacji bardzo antyizraelska. Druga pokazująca, że jednak chociażby to widać po reakcjach tak izraelskiej armii, która dość szybko jednak przyznała się, że to jest jakby jej działanie, że bierze odpowiedzialność. Oczywiście to nie znaczy, że będzie słowo przepraszam, tak, czy kwestie odszkodowań, to jakby jest ten element międzynarodowo-dyplomatyczny. Zostawmy to teraz może na z boku. Jednak było pewne przyznanie się do sprawczości tego wydarzenia, obietnica śledztwa. Pewne kroki już wtedy są podjęte, dymisje, tak, pewne rodzaje też wprowadzenia mechanizmów, które mają takich spraw, takich wydarzeń unikać w przyszłości, bo prawda jest taka, no, ten konwój był koordynowany z izraelską armią, na tej organizacji miała się tak naprawdę oprzeć pomoc humanitarna w północnej strefie Gazy, gdzie sytuacja jest jakby najtrudniejsza, najbardziej skrajna. Więc jakby w tym momencie też można mówić o jakimś pewnym dodługłosie, tak, że jakby z jednej strony mamy ten mechanizm, który jakby koordynuje tę pomoc humanitarną, a z drugiej strony jak pewne dozwolenie tak, że w razie czego żołnierze na miejscu mogą ocenić tę sytuację jakoś inaczej i jeśli zareagują tak, jak zareagują, tak, dokonają takiego ataku, to ewentualnie no, zobaczymy, jakie będą konsekwencje, tak, i też nie ma co ukrywać. Rozmawiamy o tym, ponieważ no, zginęli cudzoziemcy, tak, pracowników humanitarnych, miejscowych, tak, zginęło już naprawdę bardzo, bardzo dużo. No, reakcja świata była w tym momencie ograniczona, tak, więc to też jakby pokazuje, w jakim momencie jesteśmy tego konfliktu. Znaczy, brutalna prawda jest taka, że świat sobie przypomniał o tym, a nawet w niektórych skrajnych przypadkach wręcz dowiedział się o tym, że w Strefie Gazy trwa od wielu, wielu miesięcy humanitarny, nie wiem,
dramat to już jest chyba za mało powiedziane. Myślę, katastrofa to też warto pamiętać. Organizacje pomocowe, tak, ONZ-owskie, one mają też swoją jakby gradację, tak, stopniów jakby skali, tak, na przykład wedle tych ocen, na przykład już skala głodu czy zagrożenia głodem w płynącej strefie gazy jest najwyższy od kilkunastu dekad, tak, jeśli chodzi o różne konflikty. Więc, a mówimy mimo wszystko o miejscu, no, bliskim, nie wiem, Europie, tak, bliskim temu dla świata zachodniego, do którego ta pomoc jednocześnie trafia, a jednocześnie nie jest odpowiednio dystrybuowana, bo to też jest ta kwestia, o której warto pamiętać, że dostęp do strefy gazy jest bardzo ograniczony przede wszystkim przez Izraelczyków. Dopiero teraz ma być otwarte przejście północne, tak, które tak naprawdę umożliwiałoby dużo lepszą dostarczenie tej pomocy bliżej tej najbardziej potrzebnej części, tej najbardziej potrzebującej części. A jednocześnie problem jest sama dystrybucja na miejscu, tak? I tu jakby jest kilka elementów. Jednocześnie działania zbrojne, tak, prowadzone w strefie gazy przez Izrael, izraelskie obostrzenia, ale też działalność Hamasu, działalność innych grup, które sprawiają, że ta pomoc jest po drodze, nie dociera, musi zostać zawrócona, jest rozkradana i ona tak naprawdę koniec końców nie trafia do potrzebujących. No to jest pewnego rodzaju jednak obecnie zasób, tak, w tym konflikcie i też nie ma co ukrywać, Hamas wykorzystywał elementy pomocy humanitarnej w swojej działalności. Na to też Izrael często powołuje. Niemniej, no, nie ma co ukrywać, od Hamasu nikt nie rozlicza z grania, mówiąc kolokwialnie, nieczysto. Od Izraela, od państwa, szczególnie od państwa, które mówi, że przestrzega zasad i jakby ma najbardziej moralną armię na świecie, no wymagamy więcej. Słyszeliśmy, że Izrael wymaga więcej. No jest tego powodu właśnie rozliczana. Wizerunek Izraela, mówmy się, jest teraz obecnie chyba najniższy w swojej historii. No właśnie, i to jest dla mnie fascynujące, bo no, też musimy pamiętać, tocząc tą rozmowę, o tym, że to, co się dzieje, ta katastrofa humanitarna, która się dzieje, jest między innymi efektem, no, bardzo brutalnego ataku Hamasu na Izrael, koszmarnego, równie przerażającego, w którym też były ofiary cywilne, po którym, no, sympatia, no, może nie całego świata, ale przynajmniej tego, że tak powiem, zachodniego, cywilizowanego, zrozumienie było dla Izraela olbrzymie, jakby legitymizacja do ich działań była potężna i wykorzystali to do czego? Do rozpoczęcia bardzo brutalnej, przerażającej militarnie operacji. I teraz pytanie brzmi, co oni tą operacją osiągnęli? Bo pamiętam, że jak to się wszystko zaczęło, jak rozmawialiśmy o tym, jakby cel był taki, że pacyfikacja strefy gazy, zniszczenie Hamasu. Czy cokolwiek się udało w tej sprawie zrobić? No póki co nie. Póki co, znaczy, zrobiono dużo, więc mówiąc no, obiektywnie, tak, no, ta operacja trwa i jeśli przyjmiemy za wiarygodne te doniesienia, chociaż o stratach Hamasu, tak, które stanowią połowę z tych 34 tysięcy obecnie podanych przez palestyńskie źródła miejscowe, przez Ministerstwo Zdrowia Hamasu, ofiar. Nawet jeśli przyjmijmy te szacunki izraelskie, także połowa z nich to byli bojownicy Hamasu, no to wciąż ta organizacja jest w stanie kontrolować sporą część tego terytorium. Są w stanie powrócić do miejsc, z których zostali teoretycznie wypchnięci, tak, czyli chociażby ta północ strefy gazy, tak, gdzie Izrael operuje tak naprawdę od października, ale mimo wszystko i tam tak naprawdę zdołał się zorganizować jeszcze ponad pół batalionu Hamasu, tak, i wokół tego toczyły się walki, chociażby w szpitalu, tak, Al-Shifa. Jednocześnie ciągle jest kontrola nad południem, w tym właśnie miejscu Rafa, gdzie będzie, moim zdaniem, ostatni element tej operacji jednak przeprowadzony, mimo wszystko. Jakby są tutaj na całym boku jakby kwestie poparcia, tak, kwestie jakby tych innych celów, bo faktycznie strefa gazy jest pacyfikowana. Ta obietnica, że ona nie będzie zagrożeń bezpieczeństwa, no, które Izrael właśnie deklarował na początku tej operacji, tak, ale na jak długo tak naprawdę? Dochodzi kwestia zakładników, tak, ten trzeci tak naprawdę cel izraelski, no, zrealizowany połowicznie, taki to tylko dzięki jednemu zawieszeniu broni tak naprawdę, więc faktycznie, no, biorąc pod uwagę, jak długo to trwa, tak, jak długo ta rośnie presja międzynarodowa, no to Izrael no nie może pokazać, tak, że faktycznie zbliża się do końca tak naprawdę, chociaż no wiadomo, że polityczna retoryka trochę inaczej wygląda w tym momencie. O osiągnięć operacyjnych większych rzeczywiście nie widać. Końca tego dramatu nie widać. To, co mam wrażenie, grało na korzyść Izraela, to, no i tu znowu trzeba brutalnie mówić o tej brutalnej rzeczywistości, to obojętność większości opinii międzynarodowej, szczególnie społeczeństw wobec tego, co tam się dzieje, i to
każdego dnia spływały do nas no, przerażające informacje o skali katastrofy humanitarnej, które były kompletnie ignorowane. No teraz znowu, ponieważ zginęli przedstawiciele świata zachodniego, to nagle oczy Zachodu są tam skierowane. Czy to ma prawo w jakikolwiek sposób wpłynąć na działania Izraela? Czy łącznie z tym, że w teorii ciągle najpotężniejszy człowiek świata, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, dzwoni do izraelskiego premiera zaniepokojony sytuacją, czy to ma prawo w jakikolwiek sposób jeszcze tą sytuację zmienić? Wydaje mi się, że tak, chociaż takich rozmów jakby tych właśnie deklaracji amerykańskich, że sytuacja musi się zmienić, musi się zmienić, musi się zmienić, bo naprawdę bardzo dużo i faktycznie no, można wskazać, że Izrael sporo tych deklaracji puścił mimo uszu, tak? No, chociażby 3 tygodnie temu deklaracje, że Strefa Gazy zostanie zalana pomocą humanitarną, niespełnione, tak? Przeciąganie tej sytuacji. Teraz przy okazji tego ataku wychodzą tak naprawdę no, braki koordynacji na naprawdę wysokim poziomie, jeśli chodzi o armię, tak? Porozumienia między różnymi szczeblami. To też jakoś przyczyniło się do tego ataku, do tej tragedii. Ale teraz właśnie po tej ostatniej rozmowie widać pewnego rodzaju jednak no, chyba tam naprawdę dość mocno padło, że kolejne wsparcie, od którego Izrael jest uzależniony, amerykańskie, no, będzie warunkowane jednak konkretnymi działaniami, czyli właśnie stąd to otwarcie tego nowego przejścia. Niedługo ma tam zostać uruchomiony ten pomost humanitarny stworzony przez amerykańską armię, obsługiwany przez Amerykanów, chroniony przez Izraelczyków. No, w tym momencie wydaje mi się, że jeśli tam będzie więcej amerykańskich American Boys na miejscu i oni będą jakoś zagrożeni, to izraelska armia będzie trochę bardziej jednak uważna, ale to znowu, no, potrzebujemy jakby Amerykanów tak, żeby robić rzeczy, do których izraelska armia powinna się zobowiązać już dawno, na dobrą sprawę. I faktycznie ten mandat udzielony stronie izraelskiej od początku tego konfliktu no, no miał ewidentne pewne braki. No pytanie, czy oczywiście Izraelczycy by, nawet gdyby były wskazania tych działań, byłyby realizowane, ponieważ jest tutaj duży czynnik faktycznie potrzeby odwetu, potrzeby też, że skoro teraz jest okazja zniszczyć Hamas, to trzeba to zrobić za wszelką cenę tak naprawdę. I tu koszty poboczne, koszty wizerunkowe, koszty też nawet być może i zakładników, to jest trochę oboczne, przynajmniej jest taka spore myślenie, że właśnie w tą stronę idzie Benjamin Netanyahu przede wszystkim, więc wydaje mi się, że on teraz sytuacja ulegnie trochę poprawie, chociaż na krótką metę no, dramat się pogłębi, tak, no bo organizacje humanitarne wychodzą ze Strefy Gazy, wstrzymują swoje działanie, a potrzeby tak naprawdę rosną z każdą sekundą na dobrą sprawę i wydaje mi się, że i koszty właśnie dyplomatyczne dla Izraela są bardzo duże. Pytanie właśnie, czy to przechodzi się w coś nowego, bo też nie ukrywajmy. Amerykanie ciągle przyzwalają na to, że ta operacja w Rafach, czyli wejście do ostatniego miejsca, gdzie Hamas tworzy zwarte struktury, nastąpi, tylko jednak musi zostać zaprezentowany jakiś plan dla ludności cywilnej, która tam się znajduje, a tam znajduje się tak razy większość ludności Strefy Gazy. To zatrzymajmy się trochę w tym momencie, bo chciałbym, zanim nie wrócę jeszcze do wątków, które narosły wokół ambasadora Izraela w Polsce, to skoro mamy okazję, to żeby naszym widzom znowu, jakby niektórym nie, że przypomnieć, ale wręcz wprost powiedzieć, co wiemy na temat sytuacji mieszkańców Strefy Gazy. Wspomniałeś o gigantycznym kryzysie głodu, największym od kilkunastu dekad. Ja widziałem też zestawienia a propos liczby ofiar, przerażające, w tym dzieci. Jak wygląda codzienność zwykłych, cywilnych mieszkańców Strefy Gazy? Przede wszystkim jest to jednocześnie szukanie schronienia, tak, i szukanie pomocy. Tak. I o ile na południu właśnie w Rafach, w miejscu przygranicznym z Egiptem, dostęp do pomocy humanitarnej jest, bo jakby jest o tyle to blisko, że jakby dystrybucja jest tutaj łatwiejsza, ale już północ, tak, czyli to miejsce, gdzie spora część ludności jest jakby przesiedlona, tak, gdzie toczą się bardzo ostre walki, też w centralnej części tak naprawdę cała Strefa Gazy ciągle jest objęta ostrzałem, walkami mniej lub bardziej intensywnymi, to tak naprawdę to jest walka o przeżycie, na dobrą sprawę. I faktycznie tam na północy jest ta sytuacja najgorsza, bo tam jakby ta dystrybucja, powtórzmy, musiała przebiegać jakby od południa, tak, czyli właśnie przez bombardowane ulice, przez zablokowane miejsca, gdzie po prostu ludność no, blokowała te konwoje, tak, i Izrael armia też właśnie też dodajmy, żeby nasi widzowie mogli sobie dobrze to wyobrazić. Znaczy nie mówimy o jakimś dużym, otwartym terenie. Mówimy o bardzo gęsto zabudowanej, bardzo tak naprawdę niewielkiej enklawie, na której jest stłoczona potężna liczba ludzi. Dokładnie. I do tego dorzućmy jeszcze te jakby takie półśrodki tak naprawdę, czyli dystrybucja humanitarna chociażby przez zrzuty powietrza, tak? I też był tutaj no, koszmarne sytuacje, kiedy właśnie ludzie ginęli od spadających spadochronów, tak? Bo jeden się nie otworzył, tak? Albo tonęli, próbując wyłowić jakiś kontener właśnie ze sposobem humanitarnym, to jakby pokazuje skalę tego wszystkiego. To wszystko oczywiście, no, wiemy, że to zaczęło się tak naprawdę od ataku Hamasu, no, ale jednak
strona wojująca, tak jak powiedziałem, z dobrostanem ludności cywilnej, ma ich nie narażać, więc to idzie na, przede wszystkim na konto Izraela, tak? Więc tutaj to będzie, myślę, punkt odniesienia dla oceny, też dla konstruowania stosunków z tym państwem na naprawdę długie lata. Już pomijam jakby kwestie dla wewnętrznej polityki w Izraelu, w Europie czy Stanach Zjednoczonych, no bo to jest jakby zupełnie jakby inna jakby aspekt tej całej sytuacji. To skoncentrujmy się na tym, co mówisz, w jaki sposób będzie trzeba na nowo zbudować relacje państw zachodnich z Izraelem. No, mówi się o tym, że dobra, armia wyciąga konsekwencje wobec błędów, ale one nie są zbyt dotkliwe i generalnie wręcz są tak konstruowane, żeby żołnierze mieli poczucie, że jest spora doza dowolności w ich działań. No, po tym, co się wydarzyło, my tak naprawdę Polska nie usłyszała od reprezentanta państwa Izrael słów przepraszam. Szef polskiego MSZ-u powiedział wręcz, że powinniśmy oczekiwać nie tylko przeprosin, ale w ogóle jakiegoś odszkodowania. Czy patrząc na historię działań Izraela, to jest normalne, że słowo przepraszam nie pada? Bardzo trudno ich faktycznie wymusić, jakby takie konkretne przyznanie się do win. To się zdarzało, to też dużo zależy jakby od konkretnej sytuacji. Tu jest jednak ona dość jasna. I tak patrząc z perspektywy, faktycznie ta reakcja funkcjonuje na szczeblu wojska, dowódca wojskowego, no jest dość mocna, tak? Faktycznie tam może nie padają konkretne słowa, niemniej jest faktycznie dość, przynajmniej w werbalnym aspekcie, dość no, niestandardowa, tak bym powiedział. No, ale politycznie faktycznie jest to dużo trudniejsze, szczególnie, że premier Netanyahu ze wszystkich tych, że tak powiem, osób zaangażowanych w sprawę, no, robi wiele, że jakby swoim komunikatem przede wszystkim odnieść się do sytuacji wewnętrznej, więc jakby komunikaty w dużej mierze są też obliczone na odbiorcę wewnętrznego. Także tutaj słowo przepraszam, czy jakieś właśnie kajanie się mogłoby stać, powiedzmy, źle odebrane też w ramach jakby koalicyjnych rozgrywek. Więc tutaj faktycznie może być to trudne, ale na przykład powiedziałbym, że prezydent Izraela, Herzog, to komunikaty takie prędzej wypłynęły właśnie z tej strony, bo jakby nie chcę powiedzieć, że to jest jakby zły policjant, dobry policjant, bo to trochę nie ten poziom jakby metafory, więc nie można tego wykluczyć, ale no nie ma co ukrywać, no oczekiwania też społeczne, oczekiwania jakby sceny politycznej, nie tylko w Polsce, tak mówię teraz szeroko po Europie, no na pewno będą konkretne, jakby więc pewnego rodzaju powiedziałbym margines zrozumienia dla Izraela będzie po prostu coraz bardziej zawężony i to będzie miało też swoje konkretne odniesienia w polityce, tak, jeśli chodzi, dajmy na to, poziom unijny, czy poziom sądownictwa międzynarodowego. Dlatego dobrze, żebyśmy jakby zrozumieli skąd, bo wielu, myślę, patrząc na to, chociażby na ten słynny tweet ambasadora Livne, jakby odebrało go jako taką no, butę, arogancję, brak skruchy, żebyśmy dobrze wytłumaczyli skąd to się bierze, bo mówi, że to jest wszystko skierowane wewnętrznie. Jakby co Netanyahu i jego ekipa próbują ugrać w polityce wewnętrznej, prowadząc tak brutalną operację i unikając przepraszania za swoje działania? Tu bym tylko to rozdzielił, bo jednak reakcja dyplomatyczna to jest oczywiście troszkę coś innego niż polityczne responsa polityku właśnie, bo dyplomata zawsze jednak jest jakoś tam uwiązany instrukcjami, tak, tym, co otrzymuje z centrali, nie może wyjść jednak poza... Właśnie, no to dokładnie. Znaczy tym bardziej, dlatego ja tym bardziej o to pytam, bo wiemy, że ktoś taki jak ambasador Izraela w Polsce nie pisze takich rzeczy, bo co się często zdarza na Twitterze, bo poniosły go emocje, poniosły go nerwy, więc wrzucił, zatweetował w jakichś dziwnych okolicznościach. Jakby ktoś taki jak on ma to, jakby realizuje też pewną polityczną dyspozycję. I rzeczywiście możemy przyjąć, że to, co on pisze, to nie są jego prywatne słowa, to jest stanowisko izraelskiej władzy. Zdecydowanie. Faktycznie, jeśli przekaz był ani kroków tu jakby twardy, jakby stoimy, jakby na, że jakby tyle, co możemy zrobić, to wyrazić żal i obietnica śledztwa, to się tego faktycznie będą trzymać i politycy, i dyplomaci. Jeśli chodzi o dyplomatów, to jakby też kwestia jakby sprzedania tej wiadomości, no ale to jakby zostawmy to na boku. A jeśli chodzi faktycznie o tą klasę polityczną, Netanyahu tak naprawdę jest obecnie no, chyba w najtrudniejszym momencie politycznie moim zdaniem, bo ilość problemów i w koalicji, i jeśli chodzi o relacje ze wszystkimi tutaj stronami, jest ogromna. Już pomijam fakt, że na początku tego dnia miał operację przepuchliny, więc jakby to jest taki może pomijalny czynnik, ale jakby zdrowie przywódcy też jakby sporo robi dla polityki zagranicznej. Więc tutaj wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju jednak no, parcie do tego, żeby jednak jakiś sukces móc ogłosić, czyli a sukcesem dla niego będzie tylko i wyłącznie
pokonanie Hamasu, tak? I pytanie, jak to zostanie oczywiście później pokazane, tak? Czy jak będzie sprzedana ta wiadomość, ale myślę, że będzie tego dążyć, nawet za cenę relacji ze Stanami Zjednoczonymi, nawet za cenę jakichś relacji dyplomatycznych z innymi państwami. Nie ma też co ukrywać, to jest może zabrzmi znowu brutalnie i cynicznie, ale teraz rozmawiamy o bardzo konkretnej tragedii, która wydarzyła się kilka dni temu, dotyczy naszego obywatela, jakby to nas interesuje. Za 2-3 tygodnie być może to będzie wszystko przykryte jeszcze innymi rzeczami, jakby się oczy, no, cykl informacyjny, szczególnie dotyczący Strefy Gazy, jest, no, powiedziałbym, bardzo brutalny i bardzo szybki, więc na takim poziomie jeszcze politycznym powiedziałbym, że tylko sukces w tej wojnie dałby Netanyahu możliwość jednak utrzymania się władzy. Bo wola wyborców może być dla niego bardzo, bardzo nieprzychylna, chyba że właśnie będzie się mógł wykazać, że jednak do czegoś doprowadził, tak? Gdzieś jest styl myślenie o przyszłym prezydencie w Waszyngtonie. Być może będzie im Donald Trump, przy czym i tutaj nie spodziewałbym się, że mogłoby być, mówiąc eufemistycznie, no, usłane różami to ich wspólne funkcjonowanie, bo i komunikaty od Trumpa, które płyną teraz, są raczej takie w stronę: wojnę trzeba zakończyć. I jakby to jakby też nie idzie, że tak powiem, w pomyśli strony izraelskiej. Także no, można też mnożyć jakby elementy konkretnej wewnętrznej polityki, tak, tych konkretnych rzeczy, ale tak, no, jakby wszystko jest polityczna wojna, najbardziej polityczna na świecie, to jakby Izrael też nie jest dużym wyjątkiem. Czyli Netanyahu chce prowadzić tę wojnę wszelkimi możliwymi, dostępnymi dla siebie środkami i bez oglądania się na konsekwencje. No i nie będzie mu przeszkadzało stanowisko Ameryki, więc tym bardziej nie będzie się przejmował stanowiskiem polskim. Musi je uwzględnić, chociażby dlatego, że Izrael nie jest w stanie prowadzić tych działań bez pomocy amerykańskiej. Także to nie jest tak, że to faktycznie pójdzie na samowolkę. Ale faktycznie, no, pewnego rodzaju lewarowanie, tak, przeciąganie liny i jakby przedłużanie tego wszystkiego jakoś po prostu wpisuje się póki co w jakby moc operandi obecnego izraelskiego rządu. Nie całego, ale jakby, no, to też jest pewna linia jakby analizy, tak, jak właśnie co kieruje tak naprawdę premier Netanyahu i jego decyzyjnością. Do tego dochodzi kontekst Iranu, to też jest jakby ważny element, bo tak naprawdę atak na konwój World Central Kitchen przykrył właśnie poprzednią dużą rzecz, jaka działa się w tym wszystkim, czyli zaatakowanie kompleksu dyplomatycznego Iranu w Damaszku, tak, śmierć wysokiej rangi oficerów Korpusu Strażników Rewolucji. I teraz oczekiwania na irański respons, tak, na irańską odpowiedź, która została zapowiedziana kilkoma sposobami. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, trwa tak zwany dzień Al-Quds, dzień Jerozolimy, czyli taki jakby święto, dzień pamięci właśnie jakby w odniesieniu do konfliktu izraelsko-palestyńskiego w Iranie, tak, no jakby trochę jest pewnego rodzaju zbieżności, tak, że teraz być może doszłoby do jakiejś sporej reakcji, no bo też spory był ten irański atak. Przepraszam, izraelski atak na cele irańskie. No i gdzieś w tym tle też są Amerykanie, tak, no bo ktoś musi jakby Iran odstraszyć, tak, Izrael wesprzeć, no jakby teraz jakby w tą stronę idzie jakby ten jakby przekaz dnia trochę premier Netanyahu, że jakby teraz Iran, więc jakby to też jest pewnego rodzaju polityczna gra między jakby, no, też uwagą Amerykanów izraelskimi oczekiwaniami, też jakby, no, konkretnie sytuacją bieżącą, tak, nie ma co ukrywać. Konflikt między Izraelem i Iranem to też nie jest jakby coś totalnie sztucznego, tak, no, to są jakby też bardzo konkretne działania podejmowane. Ja tu znowu będę operował nie tyle pytaniami, co tezami. No to skoro Netanyahu musi tak balansować po tak cienkiej linii między poparciem a zniechęceniem Stanów Zjednoczonych, szczególnie w obliczu zagrożenia ze strony Iranu, no to raczej nie będzie się polskim stanowiskiem przesadnie przejmował. Ale nie chciałbym, żebyśmy już brnęli w ten wątek. Chciałbym, żebyśmy jeszcze zdążyli o jednej rzeczy porozmawiać i tu znowu trochę kuchni. Zawsze ten sam błąd popełnię. Za bardzo się rozgadamy przed programem, a potem trzeba pilnować, żeby to, co powiedzieliśmy tam na zapleczu, tutaj też padło, bo dowiedziałem się bardzo ciekawej rzeczy, jak szykowaliśmy się do wejścia tu na antenę. A propos też tego, jakimi metodami ta wojna jest prowadzona i wykorzystaniem nowoczesnych technologii przez izraelską armię, w tym nawet sztucznej inteligencji. Tak, tutaj właśnie takie najnowsze doniesienia mówią o jakby... To też nie jakby jest dużym nowym, tak, ale teraz jakby więcej ujawniono przez śledztwo dziennikarskie, wykorzystanie właśnie algorytmów do wyznaczenia celów w Strefie Gazy, tak. Program bodajże o nazwie Lavenda, czy algorytm, mechanizm, który został stosowany jakby trochę na zasadzie takiej właśnie tej, nie chcę powiedzieć,
powiedziałbym, tego braku przygotowania, tak, na taką dużą operację po stronie izraelskiej armii, bo faktycznie to było pewne, że oni wejdą do strefy gazy po ataku z 7 października, ale jednocześnie było pytanie, że no, ich wywiad szwankuje, tak, skoro nie przewidzieli ataku, no to też trudno o dobre rozpoznanie sytuacji. Trochę jednak zawsze to są pewnego rodzaju jednak podział zasobów, tak, no będziemy obserwować raczej wysokich przywódców, a nie śledzić powiedzmy 20 mniejszych kaprali, tak mówiąc w cudzysłowie, a kiedy przychodzi jednak rozkaz, że teraz atakujemy Hamas z pełną mocą, z dużo szerszym jakby uwzględnieniem ewentualnych strat cywilnych. I to w sposób też brakuje ludzi, tak? I w momencie algorytmy wpasowują się idealnie w tą rolę, więc jakby te systemy miały dostarczać wedle tych, co przekazano w mediach, jakby duże ilości danych, z dużym marginesem też ewentualnie ile byłoby ofiar postronnych, też ewentualne wskazanie, jaki środek byłby najbardziej celowy, tak jakby jaki rodzaj uzbrojenia tak do zastosowania. Przy jakby weryfikacji, no, często nieskutecznej, tak, i to podawano statystyki, że ten pierwszy etap tylko bombardowania, tak, przed wejściem do izraelskiej armii był naprawdę bardzo, bardzo krwawy, bo faktycznie te jakby widełki, tak, przyzwalające, dopuszczane przez algorytm, były po prostu bardzo duże. Czyli innymi słowy, algorytm sztucznej inteligencji wskazuje izraelskiej armii potencjalne cele. Po nakarmieniu odpowiednią ilością danych, tak, takie są właśnie doniesienia, no to, że wykorzystywano różne modele matematyczne, statystyczne, uzupełniające jakby wiedzę wywiadowczą, to jakby nie jest nic nowego. Niemniej tutaj faktycznie no, wchodzimy już na trochę inny poziom nowoczesnej wojny tak naprawdę i jakby przy całym jakby i znowu brutalności, tak, skali potencjalnych zbrodni wojennych czy właśnie ofiar cywilnych i tego wszystkiego. Nie ma co ukrywać, armie świata bacznie patrzą na strefę gazy, bo jakby wykorzystane metody, wykorzystane jakby mechanizmy, no to jest coś, co będzie po prostu, no, niedługo być może normą, ale po prostu będzie jakoś implikowany też w innych armiach, które no, prowadzą być może innego działania w innych miejscach, no ale jednak z perspektywy no, prowadzenia działań wojennych, no karabin to karabin, broń to broń, warto wiedzieć, jak komu wychodzi jej używanie. Jak słucham tej opowieści, no to od razu pojawia się bardzo potężna wątpliwość w mojej głowie. Coś, czego oczywiście nie wiemy i nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, ale wątpliwość, która aż nie jestem w stanie sobie utrzymać. Znaczy, musimy też założyć, że do tej tragedii, do której doszło dlatego, że to sztuczna inteligencja wskazała ten konwój jako cel. Tu chyba jednak aż nie było tych, znaczy nie podano tych danych, tak? Być może był taki element faktycznie, że wskazano jakiś obszar, gdzie mogą być obecni członkowie Hamasu, tak? I jakby to się zazębiło jakby z trasą konwoju, więc jakby to jest faktycznie jeszcze faktycznie potrzebne śledztwo, tak? I to też jest kwestia właśnie moim zdaniem kluczowa, tak, żeby ta presja dyplomatyczna, jeśli to nie możemy jeszcze na chwilkę wrócić, właśnie wymagało tego, że to było śledztwo jak najbardziej jawne. Wątpię, żeby było międzynarodowione, ale żeby jakby Izrael się podzielił tymi wynikami jak najszybciej, jak najpełniej. No i też kwestia ewentualne ukarania winnych, jakby zadośćuczynienia, to swoją drogą, ale jakby pełnej wiedzy, jak powiem, gdzie kto popełnił błąd i czym to było właśnie warunkowane. Żeby domknąć ten wątek, czy możemy zakładać, że Izrael rzeczywiście kiedyś takie śledztwo przeprowadzi i poznamy jego efekty? Wydaje mi się, że śledztwo przeprowadzi chociażby dla własnej wiedzy, tak? Chociażby dla takiego pragmatycznego wyjścia, kto zawinił, tak? I kogo należy ewentualnie wskazać. Ale no, to też właśnie pytanie, czy się by nie chciał z tym chętnie podzielić. No, wydaje mi się, że tak, bo jednak w mojej ocenie skala tej reakcji izraelskiej, tych właśnie przynajmniej na poziomie wojska, polityków zostawmy na boku, presja sojuszników, tak, i jakby cała inna otoczka wskazuje, że no jednak pewien jednak wynik zostanie ujawniony, no i to też jakby pozwoli na ocenę, tak, ewentualne dalsze kroki, bo równie dobrze to się może zostać uznane za no, niewystarczające, jakby będą potrzebne jakby dodatkowe działania. No, czyli musimy czekać. Miejmy nadzieję, że kiedyś prawda na temat tego, co się wydarzyło do nas dotrze i ją poznamy, jakkolwiek brutalna by miała nie być. Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za to, że znalazłeś czas. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami w tym odmiennym nieco o tym poranku temacie. Ja wam za raporty w tym tygodniu już dziękuję. Oczywiście będę dla was raportował w przyszłym tygodniu. No i wiadomo, będziemy po wyborach, więc początek przyszłego tygodnia planujemy też mocno polityczno i powyborczy. No i ja też dołączam do zaproszeń, żeby w tą niedzielę wieczór wyborczy spędzać super ekspresem na naszym kanale o 20:00. Niezawodna Kamila będzie nasz wieczór wyborczy prowadziła. Świetni goście, świetni komentatorzy. No i wreszcie się dowiemy, zobaczymy, czy się dowiemy, kto wygrał, kto przegrał, kto stracił, kto zyskał. Czekamy na to przecież niecierpliwie. Do zobaczenia.
już w najbliższą niedzielę o godzinie 20. Wieczór wyborczy Super Ekspresu. Państwo 7 kwietnia zdecydują o losie swoich najmniejszych ojczyzn, a towarzyszyć Państwu będą nasi niezawodni reporterzy. Filip Denys, Radio SK Wrocław. Kinga Baryga, Radio SK Łódź. Michał Krasoń, SK Poznań. Patryk Kubiak, SK Kraków. Natalia Czarnuch, SK Śląsk. Paweł Lemke, SK Trójmiasto. Będą trzymać rękę na pulsie i opowiadać Państwu na bieżąco, co się w nich dzieje i jak na bieżąco politycy komentują wyniki wyborów samorządowych. W naszym studiu specjalnie dla Państwa eksperci, politolodzy, socjologowie, ale także politycy, którzy będą oceniać start własnych formacji. Przypominam raz jeszcze, niedziela, godzina 20. Kamila Biedrzycka, zapraszam Państwa bardzo ciepło w imieniu swoim i całego zespołu Super Ekspresu. Do zobaczenia.